To jest Stan Wyjątkowy. Najlepszy podcast roku w kategoriach premium oraz polityka w konkursie Best Stream Awards 2024. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pan redaktor Kamil Dziubka. Dobry. Ja, czyli Andrzej Stankiewicz. Zajrzymy dzisiaj za kulisy wyłaniania prezydenckiego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Idzie do prezesowi jak po grudzie, więc postanowiliśmy się w to włączyć. Może to, panie prezesie, panu pomoże. Zastanowimy się, jaki problem dla tych wyborów prezydenckich może mieć afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zajrzymy do pewnego londyńskiego więzienia. W ogóle będzie chyba dzisiaj specjalna część penitencjarna, mam takie wrażenie. Będzie także, drodzy Państwo, pukanie do kasy Prawa i Sprawiedliwości. Zastanowimy się, czy tam już sakiewka się napełnia. I zastanowimy się, jaki związek między sakiewką Prawa i Sprawiedliwości ma operacja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowska, której właśnie przejmuje kontrolę nad Izbą Pracy Sądu Najwyższego. Będą dla tych z Państwa, których to interesuje, tarcia w koalicji, także tam PSL kontra Lewica, ale także premier kontra jego ministrowie. Było parę awantur ostatnio na posiedzeniach rządu, ujawnimy to Państwu. Zastanowimy się wreszcie, czy szpieg Putina czytał apta, na podstawie których dowiedzieliśmy się, że jest szpiegiem, bo ta historia wcale nie wygląda tak, jak mogłaby się Państwu wydawać. A zawczasu informuję Państwa tutaj z panem redaktorem Dziubką, a także w imieniu Dominiki i Beaty, że 17 września, data jest naprawdę mocna, wydanie specjalne stanu wyjątkowego na żywo i w pełnym składzie. Wrócimy do Państwa ze szczegółami. To będzie 3 dni po wielkiej demonstracji Prawa i Sprawiedliwości pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Chyba nie będziemy dzisiaj o niej mówić, bo a może coś wspomnimy, bo to się jednak nie udaje do końca. Dobrze, zaczynamy od prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Beata Lubecka. To jest Stan Wyjątkowy. Ilu kandydatów na prezydenta w tej chwili funkcjonuje w tym sensie, że spośród jakiego grona będzie pan wskazywał tę osobę, która będzie ubiegać się o ten najwyższy urząd? To będzie wskazanie głównie w oparciu o badania. No, moja rola będzie tutaj taka, żeby te badania jakoś odczytać, ale wraz z innymi. Więc ale jakie to jest grono osób? Nie indywidualizujmy tego. To jest w tej chwili, właściwie można już w tej chwili powiedzieć o 5 osobach. Kamil. Ja naprawdę sądzę, że sprawy zaszły tak daleko, że my musimy się włączyć, bo prezes ma ewidentnie problem z kandydatem. Czy nie to, żebyśmy my się zgłaszali? O, poczekaj, bo jesteśmy... Chyba, że nie powiedziałeś mi o jakichś swoich planach. Poczekaj, bo prezes ma ewidentny problem z kandydatami, drodzy Państwo, ale za to ma rysopis. Rysopis jest bardzo konkretny, powiedziany w Radiu Maryja, więc my traktujemy to bardzo kanonicznie. Młody, wysoki, okazały, to jest dla mnie najciekawsze, ten okazały. Przystojny, musi mieć rodzinę, musi znać bardzo dobrze język angielski, musi być obyty międzynarodowo. Słuchaj, ja będę samokrytyczny. Nie pasuje do wielu elementów tego opisu, ale... Ty? Aż ja? No, a jak? Nie? Wiesz co, ja nie znam francuskiego, to może być problem. Wiem, że obycie twoje jest pewnym problemem, ale słuchaj, na pewno zrobił Irak Rybas. Słuchaj, no może się tak w końcu okazać. Proszę Państwa, my sobie dworujemy. Bo... Panie prezesie, jak coś to 1,90 m. O! Gdyby pan pytał. To okazały. Drodzy Państwo, my sobie dworujemy, bo my znamy szczegóły tych negocjacji i zanim Państwu powiemy, co tam się dzieje, to powiemy Państwu, że prezes jest naprawdę w dużym problemie. Tak, tak. Dobrze. Był taki kandydat, Kamilu, który niestety nawet lepiej od ciebie pasował. Słuchaj, Mistrzostwa Świata w Osace, brązowy medal w sztafecie, 4x400. Młodzieżowe Mistrzostwo Europy, złoty medal, sztafeta też 4x400. W ogóle w sztafecie cały czas biegał. To by się nadało. Tak, drużynówka. Uniwersjada w Bangkoku, złoty medal, uniwersjada w Belgradzie, srebrny medal, dwukrotny srebrny medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Słuchaj, i tak patrzę sobie na wyniki jego biegów na 400 metrów i słuchaj, ja tu widzę pewną prawidłowość. Słuchaj, otóż od 2005 roku, gdy rządził PiS, do 2007 roku, gdy rządził jeszcze PiS, to jemu czas malał, czyli poprawiał wyniki. Czyli poprawiał się. Po czym dochodzi Tusk do władzy w roku 2007 i tutaj jest pik kariery tego kandydata, 46-11.
nawet ty okazały, nie pobiłbyś tego. A potem leci na łeb. Zobacz, 2008, 47,30, 2009, wszystko Tusk. 46,72, 2010, 46,85, 2012, 48,11, koniec kariery. Witold Bańka. O. On ci to. Miał być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Były minister sportu, rzeczywiście lekkoatleta, były minister rządu sportu w rządach Beaty Szydło i przez chwileczkę rządach Mateusza Morawieckiego. Nie, taką chwileczkę. On prawie dwa lata. Prawie ale dwa mówię, lata u Morawieckiego też był dwa lata? No tak, bo Morawiecki został w 18, czy właściwie pod koniec 17, a on właściwie pod koniec 19 roku. A, dobrze. No to jeszcze kawałek spory, kawałek u Morawieckiego, ale ja nie przypadkiem tutaj zbijam Szydło z Morawieckim, zaraz do tego wrócimy. W każdym razie, on pasował do tego rysopisu, słuchaj. I co się stało? Myślę, że pasował nawet chyba najbardziej z tych wszystkich kandydatów. No bo że jest tak, że prezes szuka wysokiego, przystojnego, okazałego, plus takiego, który nie jest umoczony za bardzo, tak bym powiedział. To znaczy nie niesie na sobie bagażu tych 8 lat. No chcesz powiedzieć, Bańka nic nie ukradł, co w tej chwili jest zaletą. Tak. Tak, a nawet funkcjonując w środowisku sportowym. A to nie jest proste. Radosław Pisiewicz jest tego przykładem. To prawda. Jednocześnie jest związany z tym środowiskiem w jakiś sposób, choć od paru lat no, luźniej jest w bo tych on relacjach. Kieruje, drodzy państwo, jeżeli państwo się sportem nie interesują, tą Światową Organizacją Antydopingową, która dla jasności ściga nie tylko rosyjskich sportowców dopingowanych na potęgę, nie tylko chińskich sportowców dopingowanych na potęgę, ale także w ostatnim czasie ma Bańka dużo przepychanek z Amerykanami. I to jest człowiek, który no, ma paszport dyplomatyczny. No, to jest już zupełnie inny level niż ci kandydaci, o których wspomnieliśmy. Bocheński, Bogucki, no to z pewnością jest człowiek, który Bocheński, pasuje Bogucki, do tego profilu. Mówi się o Patryku Jakim, mówi się nawet Wirtualna Polska, że Tomasz Szatkowski były przedstawiciel Polski przy NATO, ten, którego rząd obecny Tuska odwołał, bo są rzekomo jakieś podejrzenia wywiadowcze wobec niego. Dobrze? Więc to jest ta ekipa. A i Karol Nawrocki, będziemy jeszcze o Nawrockim mówić, bokser. W ogóle wiesz co, prezes lubi podobno boks. Tu jest Nawrocki i lekkoatletykę. Tutaj jest z kolei... Dobrze, Bańka, co poszło nie tak? Ma świeże, a propos prezesa, no, on zawsze ma te świeże wspomnienia z igrzysk w Rzymie. Tak, Janusz Szydło, tak. Tak, Irena Szewińska, tak, to wiemy. I zawsze może sobie porozmawiać na ten temat z Bańką, ale przez ostatnie lata, drodzy państwo, no oni Bańkę, mówię o PiSie, kompletnie zostawili. Jak on poszedł robić karierę międzynarodową, to właściwie jego linki się z partią poluźniły. I nagle... Oni chyba właściwie zapomnieli, że mam wrażenie, że prezes też zapomniał, że ktoś taki był. Jakoś zupełnie zszedł mu z radaru i prezes właściwie... Ale zwróciłeś uwagę, że on w pewnym momencie, zanim dowiedzieliśmy się teraz, przejdziemy do szczegółów, jak to w ogóle, jak ta kandydatura wypłynęła, prezes zaczął mówić w pewnym momencie o doświadczeniu międzynarodowym. Właśnie w tym opisie, który przedstawił w Radiu Maryja, jest tak, że musi mieć obycie międzynarodowe. Drodzy państwo, on w pewnym momencie ewidentnie mówił o Bańce, podając ten opis swój wymarzonego kandydata, ale no coś poszło nie tak. No coś poszło nie tak, to znaczy tak ogólnie rzecz ujmując, tak na początku, mam wrażenie, że mimo iż on się wydawał z punktu widzenia prezesa najlepszym kandydatem, ponieważ pasował do tego profilu, no to wydaje mi się, że ta propozycja okazała się dla adresata po prostu mało atrakcyjna, choć brzmi to no paradoksalnie być może, bo dla takiego Bocheńskiego czy dla Boguckiego, to gdyby oni zostali rzeczywiście wybrani na kandydata na prezydenta, no to byłby absolutny top i szczyt marzeń. Oni właściwie niczego innego nie robią, tylko starają się o tę nominację. Znaczy gigantyczny awans, którego Bańka po prostu nie potrzebuje, bo do końca nie jest politykiem. Jego nie kręci bycie prezydentem, jeżdżenie po świecie i bywanie, bo on już to ma. No właśnie o to chodzi, tak? To znaczy na nim nie robi wrażenie siedzenie w loży z Emmanuelem Macronem czy z emirem Kataru, bo po prostu on siedzi w tej loży z tymi ludźmi. No a prawda jest taka, że prawdopodobnie on musiałby zrezygnować po prostu z tej pracy, gdyby rzeczywiście zdecydował się na kandydowanie. Wady i biorąc pod uwagę jednocześnie, że on ma szansę w tej wadzie jeszcze przez kilka lat pracować. Tak, bo jemu się kończy kadencja w 2025 i ma potem możliwość przedłużenia. Przedłużenie o 3 lata, więc on by musiał z tego zrezygnować. I teraz tak, no, gdyby on rzeczywiście wystartował, załóżmy, i przegrał te wybory,
No to co to Prawo i Sprawiedliwość może mu dać? Nic nie może mu dać, dlatego że kolejne wybory są za 2 lata. No a potem co? No, mogliby mu za 2 lata zaoferować miejsce na liście. Dobrze, ale drodzy państwo, pokażemy na przykładzie bańki to, co się dzieje wokół tych wyborów prezydenckich, ale też rodzaj desperacji prezesa. Zacznijmy od desperacji. Umówmy się, no bańka, no on jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, ma poglądy konserwatywne, ale to nie jest Antoni Macierewicz. To znaczy, to jest człowiek, jak pierwszy raz usłyszałem na ten temat. Zresztą kiedyś państwu sugerowałem w stanie wyjątkowym w wydaniu wakacyjnym z Jackiem Gądkiem, że choć o człowieka ze środowiska sportowego, miałem to z jednego źródła, wtedy nie mogłem tego potwierdzić, teraz mogę powiedzieć więcej. Natomiast to jest człowiek, z którym po pierwsze Kaczyński, co jest ważne, osobiście rozmawiał. To nie jest tak, jak państwo za chwilę. Albo posłuchajmy prezesa. Prezes, kiedy ta kandydatura już upłynęła, co on mówi? Delikatne kłamstewka. Bardzo proszę, pan prezes. Jeżeli chodzi o pana Bańkę, to no gdzieś tam no to nazwisko się rzeczywiście pojawiło, no ale generalnie rzecz biorąc, ta komisja, która działa w tej sprawie, przeprowadza z kandydatami rozmowy. Rozmowy z panem Bańką nigdy nie było. To troszkę było tak w świecie raczej wirtualnym niż realnym. Drodzy państwo, małe kłamstewka, dlatego że... Rzeczywiście nie był przesłuchiwany przez komitet. Bo ten komitet jest fikcją. To znaczy Elżbieta Witek, która kieruje tym komitetem, była zwolenniczką tej kandydatury, więc ten komitet jest fikcją, więc nie był przesłuchiwany przez komitet, ale do jakiegoś stopnia był przesłuchiwany przez Kaczyńskiego. Czyli Kaczyński składał mu ofertę, tak? Bo to jest trochę inny układ. Rzeczywiście on nie zależy wprost od Kaczyńskiego. I więc Bańka poparł związki partnerskie, tak przynajmniej słyszałem z PiSu. Kaczyński się na to potencjalnie godził. Nie był zwolennikiem prowadzenia się z ojcem Rydzykiem. Też Kaczyński się na to godził. To jest kandydat konserwatywny trochę w takim zachodnim stylu. To znaczy, to nie jest kandydat konserwatywny pod tytułem ojciec Rydzyk i ścigam LGBT. I Przemysław Czarnek. Wystarczy to jedno. I już wszystko państwo wiedzą. Słowa i wszystko państwo wiedzą. To nie był Czarnek. I teraz on, Kaczyński, był na to się w stanie zgodzić, tylko rzeczywiście Bańka musiał oszacować ryzyka. To, co powiedział Kamil, a jak przegram wybory? Po pierwsze, nic nie będę miał, a po drugie jeszcze Kaczyński pójdzie po prawicowych mediach i powie, że to przeze mnie teraz Tusk z Trzaskowskim czy tam z kimkolwiek innym wymazuje z mapy politycznej Prawo i Sprawiedliwość i zmienia Polskę i oddaje w ręce Niemiec. A jakby wygrał? No to on nie ma zaplecza. Terlecki by był szefem jego kancelarii, a Suski ministrem do spraw międzynarodowych. Nie, no to zaplecze zapewne chciałby mu umeblować Jarosław Kaczyński. Zresztą tak jak robił w przypadku Andrzeja Dudy w 2015 roku. Przecież Kaczyński mu umeblował kancelarię. Duda już wtedy chciał zatrudnić Marcina Mastalerka i Kaczyński się na to absolutnie nie zgodził. Będzie pan Marcin i pan prezes, ich odwieczny konflikt. Wrócimy dzisiaj, bo nas to bawi. Jak ta młodzież. Jak ta młodzież. Dobrze, więc... Bańka nie zgodzi. Ale wiesz, kluczowe w tej historii jest to, że żebyś, bo mam wrażenie, że to się powinno wryć w świadomość. To znaczy, jeżeli prezes mówi, że to w ogóle była jakaś wirtualna kandydatura, nie, to jest nieprawda, bo jest prezes nieprawda. Był osobiście zaangażowany w no, państwo, osobiście w rozmawiał z Bańką, naprawdę, proszę nam wierzyć. I teraz tak, zobacz. W pewnym momencie ta kandydatura, kiedy Bańka jest raczej chyba na nie, ale nie mówi jeszcze twardo nie, w pewnym momencie ta kandydatura wypływa do nas, do dziennikarzy, do środowiska dziennikarskiego, wypływa równocześnie w kilka miejsc. Nie ma takich przypadków. I dla Bańki to jest albo ostateczny dowód, żeby powiedzieć nie, że to nie warto, albo pretekst. Tak czy inaczej on mówi przedstawicielom PiSu, że no, jeżeli wy nie potraficie dotrzymać tajemnicy w tego typu historii, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie zrobić tej kampanii i dziękuję za uwagę. I teraz, kto, Kamil, miałby interes w tym taki... No zastanówmy się. Kto może być takim, ja rozumiem, jakiś potencjalny inny kandydat? Jest ktoś taki. Ale kto ma takie możliwości? Jest ktoś taki, drodzy państwo, można powiedzieć małostkowy, inni mogą powiedzieć przebiegły, kto topi kolejnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, zanim odpowiemy na to intrygujące pytanie, które państwo już mogą wpisywać sobie do notatniczków na czatach lub w innych różnych miejscach, w których państwo reagują na naszą zacną audycję, to zajmijmy się innym kandydatem, którego próba odstrzelenia zaszła mniej więcej w tym samym czasie. Bo kiedy prezes wrócił do
tego komitetu nominacyjnego, czy też prezydium komitetu politycznego, to generalnie partyjnych dziadersów. Przyszedł prezes z informacją, no, że jednak ten Bańka to nie pobiegnie z nami na 400 metrów. To powiedział, że jego faworytem jest prezes IPN-u Karol Nawrocki, bokser. I zobacz, zaraz po tym, kiedy prezes to powiedział partyjnym dziadersom, dosłownie kilka dni do nas, do naszego środowiska dziennikarskiego, no nie chcę powiedzieć, że wycieka, ale no dociera informacja otóż, że jest pan Wielki Buł, wiesz? Mm. Że pan Wielki Buł to jest zawodnik walk dla świrów, drodzy państwo. Ma takie dokonania, słuchaj, wyrok za porwanie i odsiadkę w celi dla niebezpiecznych więźniów, bo był sutenerem, wiesz? Mm. I CBŚ w 2017 roku, to rządy już Prawa i Sprawiedliwości, rozbiło gang sutenerów i był tam wśród tych rozbitych, właśnie był pan Patryk M. Wtedy używał pseudonimu Buła, ale... No bo jak się robi gangsterkę i wie pan, sutenerstwo, to lepiej się nazywać Buła. Wielki Buł, no to w walkach, freak fightach lepiej to brzmi. Może chciał robić karierę międzynarodową, wiesz, to Buł brzmi już tak... Lepiej, tak, Buł, bardziej światowo rzeczywiście. W każdym razie pan Buł... Ale to nie są ci sami sutenerzy, od których tam, znaczy, którzy wynajmowali od Mariana Banasia tam ten hotelik na godziny? Słuchaj... Kręcą się ci sutenerzy jakoś tak wokół tej na prawicy. Na Podkarpaciu albo w... Nie, bo to jest... Ja będę bronił honoru pana Buły, bo on raczej, wiesz, sutenował w Trójmieście. I stąd znajomość z panem Karolem Nawrockim, bo o tym chcemy powiedzieć. Nagle, drodzy państwo, po tej naradzie, gdzie Kaczyński mówi, ten Bańka nie pobiegnie, ale mamy tu boksera Nawrockiego, bo Nawrocki kieruje, trenuje amatorsko boks, na niego stawiamy, to zaraz później wypływa informacja do naszego zasnego środowiska dziennikarskiego, że pan Buł i pan Karol to są funfle. Znaczy, że pan gangster i pan doktor nauk humanistycznych razem sobie sparują, czyli tłuką się po twarzach tak dla treningu. I pan Karol musiał przyznać, że zna pana Wielkiego Buł i nawet sugeruje, że daje mu lektury, żeby go zmienić, a w ogóle swoich sprzeciwników z ringu cenię za walkę, nie odpowiada jednak za życie pozasportowe, a generalnie przestępstwa, szczególnie wobec kobiet i dzieci, stanowczo potępiam. Chyba tango down. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek... Prezes lubi boks, ale nie aż to. No właśnie, słuchaj, ale czy on by się nie obraził na to słowo bokser? Bo wiesz, ja słyszałem, że w środowisku pięściarskim to się mówi pięściarz, bo bokser to pies. A pies... Dobrze, panie, to ja pana Buł przepraszam, pana Karola też przepraszam, na wszelki wypadek przepraszam. W każdym razie pięściarze, ale to ten jeden to taki pięściarz jest taki, wiesz, damski bokser. Tak, jest. Natomiast a propos tego, wydaje mi się, że Tango Down... Chociaż ja nie mam przesądzającej informacji, wiesz, że Tango Down, tak, ale chyba tak. Ja też miałem wrażenie, że bo był taki moment i to się w mediach pojawiało, że on się wysforował na pierwsze miejsce. No i właśnie w tym momencie przyszła ta publikacja. Ale ja uważam, że on tak czy inaczej ma małe szanse ze względu na to, że chyba w tę kandydaturę trzeba by włożyć najwięcej pieniędzy, jeżeli chodzi o promowanie, no bo my znamy pana Nawrockiego, politycy go znają, ale tak naprawdę oprócz nich, no może jakaś mała grupka wyborców Prawa i Sprawiedliwości śledzących pisowskie media, no bo Nawrocki się tam też pojawia. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to Karol Nawrocki się, kiedy była bitwa o TVP, to on też był aktywny, chyba przyjechał na Plac Powstańców, z tego co pamiętam. Natomiast to jest wszystko, to znaczy on jest, może to też być plus, że on jest trochę no taką jeszcze niezapisaną kartą i też nieznaną kartą dla wyborców przecież wszystkich, a chodzi też nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no ta historia z pewnością mu nie pomaga, no bo kto wie, może są jeszcze inne takie historie, o których my nie wiemy, no bo przecież on tak naprawdę nie jest nawet kandydatem, oficjalnie nie jest nawet kandydatem na kandydata, a już zaczęło się szperanie w jego życiorysie. Powiedz, Kamilu, kto jest owym szperaczem? Albo od kogo są ci szperacze? Tak będzie procesowo bezpiecznie. Nie, no, mamy tutaj tezę i ona myślę, tak, że nie dobrze, jest bardzo... To ja się podeprę autorytetem. Nie ma lepszych autorytetów w tej kwestii niż politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zrobiłem screeny, drodzy państwo, bo znowu piszą tymi znikającymi. Ten Nawrocki to bardzo niewygodny dla Morawieckiego. W dużej kontrze do niego.
Słaby kandydat, pisze dalej człowiek z PiS-u, ale piękny spin ludzi Mateusza w tej sprawie. Drodzy Państwo, jest takie przekonanie graniczące z pewnością w Prawie i Sprawiedliwości, że Morawiecki i jego ekipa topią kolejnych kandydatów, którzy sforują się, tak? Czyli usłyszeli, że Bańka, to zrobili przeciek, żeby mieć gwarancję, żeby Bańka musiał się odnieść, no bo on jako przedstawiciel instytucji międzynarodowej, kiedy w kraju pojawiają się informacje, że może kandydować na prezydenta, musi zabrać głos. No on to zdementował, wyszedł z tego projektu, miał dobry pretekst. Dalej się pojawia informacja, że Nawrocki po Bańce, to Nawrocki dostaje fangę z panem Bu. I ja słyszałem już kilka miesięcy temu taki pomysł ludzi pana Mateusza, osobiście przedstawiony przez jednego z najwytrwalszych jego współpracowników, że bez względu na to, kogo prezes wybierze teraz, wrzesień, październik, na przełomie roku okaże się, że człowiek ma fatalne notowania, to jest trochę tak, jak Kamil mówi z Nawrockim, tak? Że wychodzą jakieś rzeczy na niego, że facet jest nieprzekonujący, że nie potrafi rozmawiać z ludźmi, nie potrafi uwodzić ludzi i ma słabe sondaże i wtedy prezes będzie zmuszony wrócić do grona polityków topowych, w tym sensie, że rozpoznawalnych dla większości Polaków. I takim najbardziej topowym, najbardziej rozpoznawalnym jest oczywiście pan Mateusz. Zdecydowanie, chociaż oczywiście on jest też takim typem kostycznym, ale on jednak przez te lata bycia jednak w tym politycznym topie, on się nauczył pewnych rzeczy. I to też nie jest tak, on, te jego przemówienia, nie wiem, z lat 2015-17, dość rzadkie, ale jednak one były, kiedy nie był jeszcze premierem, no były tragicznie słabe. Ale on się jednak wyszkolił, to znaczy na pewno on umie prowadzić też kampanię, to znaczy oczywiście on stał się twarzą ostatniej porażki, mówi o wyborach parlamentarnych, no ale jest tak, że on ileś tych kampanii zrobił. Mało tego, w 2020 roku, kiedy Andrzej Duda miał kampanię reelekcyjną, dzisiaj mało kto o tym pamięta, Mateusz Morawiecki w pewnym sensie prowadził swoją kampanię, tak, równoległą wobec Andrzeja Dudy. Ona z jednej strony była niby wspierająca dla Dudy, ale z drugiej no Morawiecki miał trochę swoją agendę oczywiście. On mówił o Andrzeju Dudzi w trakcie tych wieców, ale właśnie on jeździł po Polsce, miał tur, miał wiece, właściwie jak kandydat na prezydenta, więc on w pewnym sensie już ma takie doświadczenie, umie to robić, plus no ma ludzi wokół siebie. Plus ma poparcie Pałacu Prezydenckiego i Marcina Mastalerka i Andrzeja Dudy, czego też nie można lekceważyć. Co chcę powiedzieć? Na razie plotki, że w razie fatalnych wyników kandydata PiS-u przy uporze Kaczyńskiego, żeby trwać, Morawiecki mógł wystartować jako kandydat niezależny, żeby zgarnąć pulę prawicowych wyborców. Ja na razie uważam, że to jest element nacisku na Kaczyńskiego. Natomiast jest ewidentnie tak, że Morawiecki czeka i strzela. Albo jego ludzie, jak państwo wolą, czekają i strzelają lewym sierpowym. Ale on jeszcze ma jedną rzecz. On ma kasę. Ach. Zaraz się będziemy zastanawiać w tym programie, skąd jest ta kasa, panie Mateuszu. Tak, tak, bo różne tam... Różne koledzy różne rzeczy mówią, ale broni, słuchaj. A, jeszcze jedna rzecz. Będę małostkowy, pozwolisz. Proszę. Drodzy państwo, strzelał do Bańki, strzelało otoczenie Morawieckiego nie tylko dlatego, że Bańka jest, był potencjalnym kandydatem, ale też no, między panami nie ma chemii. Tak jak powiedział Kamil, korygując mnie, dłużej Bańka pracował z Morawieckim w ministerstwie jako premier. Morawiecki z Bańką jako premier pracował dłużej, natomiast no umówmy się, no Bańka jakby no nie darzy pana premiera, tak? I będę bardzo delikatny, jeżeli powiem, że nie darzy go uczuciami i nie uważa go za... Ja myślę, że tam wzajemna była raczej powiedziałbym wzajemny brak miłości. To inna sprawa, że Bańka no jednak był kojarzony z Beatą Szydło. Zdecydowanie. Czy zaskoczyło cię to, Kamilu? Zobacz. Beata Szydło, która odwiedza Radio RMF. Powiem od razu, że tak, ale powiedz. Pani Beata mówi o panu Mateuszu jako dobrym kandydacie na prezydenta. Ale czy na pewno mówi o panu Mateuszu? Bardzo proszę. Ja uważam, że Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem na prezydenta, jeżeli taka decyzja partii by zapadła i jeżeli by on jest młody, decyzja... wysoki, okazały i przystojny, bo Jarosław Kaczyński mówi, że no, z mężczyzną to wiadomo, musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę i znać bardzo dobrze angielski, a najlepiej jakby znał dwa języki. Niech się pani nie gniewa, nie wygląda mi pani na
przystojnego i okazałego mężczyznę, tak. Rozumiem, że nie ma pani żadnych szans na kandydowanie. Kobieta nie może być kandydatką, bo nie jest wysokim, młodym, przystojnym, postawnym mężczyzną. Ale zgadza się pani z takimi nie słowami? Nie zgadzam się. Ja uważam, że kobieta ma tak samo może kandydować i ma szansę na to, żeby zostać prezydentem Rzeczpospolitej. Jak ty to oceniasz? Właśnie powiem ci szczerze, że ja się cały czas zastanawiam. To znaczy mam takie różne teorie. No z jednej strony jest tak, że ona tak nie do końca powiedziała, że on jest dobrym kandydatem. Ona powiedziała, że tam Morawiecki ma pewne zalety, tak? To znaczy jest rozpoznawalny i to jest właściwie jego główna zaleta, że ma jakąś tam pozycję, choć te słowa to jest w ustach Beaty Szydło, to jest, powiedziałbym, wyznanie miłości, biorąc pod uwagę to, jakie oni mieli relacje. No pomyślałem sobie tak, może to jest jakiś próba wsadzenia szpilki samemu prezesowi, dlatego że no na pewno jest tak, że no nie chcę powiedzieć, że Morawiecki i Szydło są, że tak powiem, w podobnej sytuacji, dlatego że... Ale mają w tej chwili wspólny ale interes. Ale mają wspólny żeby interes. Żeby tę wąską, ubogą i niezbyt okazałą jednak paletę kandydatów wywrócić. No przecież ona też mówi o sobie, tak? To znaczy ona kwestionuje to, że Kaczyński nie chce wystawić żadnej kobiety. To też jest element jej gry. Ona teraz taktycznie ma ten sam interes co Morawiecki, czy wywalić ten cały proces do góry nogami. Teoretycznie tą komisją konkursową, castingiem kieruje jej koleżanka Elżbieta Witek, no ale one są od dłuższego czasu pokłócone, prawda? Więc to są rozbieżne interesy. Ona ewidentnie na to gra. No ale zobaczmy, bo prezes odniósł się do tej wypowiedzi. Pani premier, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o sprawę sugestii pani premier, no to jest to jej indywidualny pogląd, a ja tego w tej chwili oczywiście nie rozstrzygam, bo oczywiście jest też brany pod uwagę. No ale proszę pamiętać o drugiej rundzie, bo wejść do drugiej rundy to jest zadanie niełatwe, ale no takie wielu naszych kandydatów z całą pewnością by weszło. No chodzi o to, żeby w tej drugiej rundzie wygrać. A no, pan premier był wielokrotnie, w moim przekonaniu najgłębszym, niesłusznie, ale jednak bardzo atakowany i też no, nie wzbudza specjalnego zaufania w tej najbardziej prawej części elektoratu, no, z którą też musimy się liczyć. Także to wszystko razem bierzemy pod uwagę. No i to są jakby przesłanki, które będą decydowały. To znaczy kandydatem może być ktoś, kto jest w stanie zjednoczyć wszystkie części tej patriotycznej, no znów użyję słowa, część naszego społeczeństwa. No, na pewno mają tę jedną cechę wspólną teraz, że prezes o nich mówi źle albo niezbyt ciepło. Natomiast no, z pewnością jest tak, że oczywiście można mówić o jakimś taktycznym sojuszu byłych premierów, ale co, oczywiście, że tak się jest, to jest taktyczny sojusz, ewentualnie i korespondencyjny, bo ja nie wierzę, żeby oni ustalali między sobą nie, różne nie ma rzeczy. Takiej możliwości. Tam jest niechęć zadawniona jeszcze od przełomu 2017-2018 roku. Ich ludzie mówią sobie w taki sposób, że ja mam wrażenie, że nie mówią tak o Tusku, jak o sobie nawzajem i o tej ekipie. Dobrze, ale prezes uważa, że Morawieckiego w dół ciągnie rządzenie. Drodzy państwo, no, rządzenie ciągnęło go przez lata w dół jako kandydata. No, przecież był twarzą Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Natomiast jest coś konkretnie, co go ciągnie teraz w dół. To jest, Kamil, afera w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podporządkowanej kancelarii premiera, kiedy Morawiecki był szefem rządu. Rządową Agencją Rezerw Strategicznych kierował pan Michał Kłoczmierowski. Wiem, że w tej chwili, ponieważ pan Michał Kłoczmierowski ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, grozi mu 10 lat więzienia, został zatrzymany w Londynie kilka godzin po wydaniu za nim europejskiego nakazu aresztowania. Wiem, że jego adwokat Luka Szaranowicz, zresztą syna pana Włodzimierza, serdecznie pozdrawiamy. Ale to jest ciekawe, bo Luka Szaranowicz też pamiętam, że bronił w przeszłości na przykład Bartłomieja Misiewicza. Może broni nawet dalej, więc chyba specjalizuje się w tych klimatach. W trudnych przypadkach się specjalizuje. Rozumiemy, że pan Michał sobie nie życzy, żeby mówić nazwiska, a my sobie nie życzymy, żeby nie mówić, więc ja przynajmniej, Kamilu, narażając się na daleko idącą odpowiedzialność karną, będę mówił Michał Kłoczmierowski. Dobrze. Nie interesują mnie życzenia pana Michała, mówiąc szczerze, więc pozostaje przy tym. I teraz tak,
Powtarzamy to państwu, ale trzeba to mówić cały czas. Ta afera zaczęła, czy inwigilacja Kuczmierowskiego i jego otoczenia zaczęła być robiona za rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Mariusz Kamiński kierował służbami. I o co chodzi? Chodzi o to, że za czasów, kiedy Kuczmierowski za rządów Morawieckiego kierował Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, to do spółek jednego zaprzyjaźnionego z nimi, czy z PiS-em szerzej przedsiębiorcy Pawła Szopy, tego krawca patriotycznego z firmy Red Is Bad, popłynęły zlecenia na ponad 500 000 000 złotych i teraz Szopa jest za granicą. W tej chwili pierwotnie sąd nie chciał się zgodzić na zatrzymanie go. Sąd wyższej instancji zmienił tę decyzję i on jest ścigany w tej chwili listem gończym. Aczkolwiek tam jest jeszcze chyba jedna instancja odwoławcza tak. Na tej decyzji. On się stara o list żelazny. Z kolei Kuczmierowski został zapuszkowany w Londynie i jest w areszcie ekstradycyjnym. Więc ta cała historia, podsłuchy, które są z tej sprawy jeszcze przed wyborami od Kamińskiego, są przekonujące także dla Kaczyńskiego. Ta cała historia ciągnie w dół Morawieckiego. Więc w tym sensie, ponieważ ta historia idzie, cały czas się toczy, ten zatrzymywany, ten areszt, kolejne posiedzenie, jeżeli pan Luka nic lepszego nie wymyśli, kolejne posiedzenie w sprawie ekstradycji Kuczmierowskiego do Polski będzie w lutym, akurat wtedy, kiedy trzeba podejmować ostateczne decyzje prezydenckie. Dla Morawieckiego to nie jest najwygodniejsza sytuacja. Dla Kaczyńskiego stawianie na takiego konia, ryzykowne. I to formalnie nawet nie pan Luka, bo to pan Luka musiał wynająć wziętego prawnika w Wielkiej Brytanii, bo tak to się odbywa. No, im masz lepszego prawnika, to masz większe szanse. Natomiast zobacz, kto pojechał do Londynu wstawić się za panem czy Kuczmierowskim, już nie wiem. Pojechało 200 tysięcy funtów. A w czyjej kieszeni? W głębokich kieszeniach Jadwigi Emilewicz. My sobie oczywiście, drodzy państwo, dorujemy z byłej wicepremier, która pojechała, pytałem nawet, znam panią Jadwigę 20 kilka lat. I cóż odparła? Nic nie odparła, milczy, dlaczego tam była. Pojechała na posiedzenie aresztowe. Ona środowiskowo jest oczywiście związana z Morawieckim. Czy przyczepiła się do Morawieckiego w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo pierwotnie była związana z Gowinem. Nie weszła do parlamentu, nie jest w tej chwili posłanką. Pojechała ewidentnie jako emisariusz tego środowiska, środowiska Morawieckiego do Londynu i Kuczmierowski, to w PiS-ie, powiem ci, wzbudziło zdziwienie, że on zaoferował w Wielkiej Brytanii 200 tysięcy kaucji i zobowiązał się do nieopuszczania kraju po to tylko, żeby go nie zapuszkować. I pytają, 200 tysięcy, no to jest jednak dużo pieniędzy. Bardzo dużo, bardzo dużo. Funtów, 200 tysięcy funtów. Czyli to jest lekko licząc pewnie około 1 000 000 złotych. Tak, no, przeliczymy. Zaraz przeliczymy, natomiast, ale to też pokazuje jedną rzecz, że i myślę, że to też może być sygnał w ogóle do polityków PiS-u, ale to jest oczywiście temat na inną dyskusję, natomiast jeżeli jest tak, że Emilewicz pojechał jako emisariusz... Dokładnie, w tej chwili, drodzy państwo, 1 016 320 złotych. Czyli około bańki. No to zobacz, to pokazuje, że jednak ta grupa trzyma się razem. To środowisko. I to przecież to jest tylko jeden z przykładów. No mieliśmy wybory europejskie przecież, w których kandydaci związani z Morawieckim byli przez niego wspierani. Chyba nie tylko dobrym słowem, tak przynajmniej się mówi. To skrywamy, drodzy państwo, dowóz do plotek, które są w PiS-ie, które mają pewne oparcie w obliczeniach konkurentów wobec kandydatów pana Mateusza, bo pan Mateusz bardzo mocno promował swoich kandydatów na listach PiS-u, no i oni mieli konkurentów. Ci konkurenci potrafią przeliczyć, bo sami to robią. Ile kto ma plakatów i ile to kosztuje. No i ci ludzie pana Mateusza mieli bardzo dużo plakatów, a dodajmy, że na tych przetargach, które pan Szopa dostawał od pana Michała Kuczmierowskiego, no przebicia były gigantyczne. No na jednym przetargu dotyczącym agregatów prądotwórczych dla Ukrainy zarobił ponad ćwierć miliarda, ponad 280 milionów. A sprzedawał wszystko, flagi, sprzęt jednorazowy, więc generalnie przebicie było duże. No i jest taka teoria, pewnie brawurowa, że część z tego przebicia wróciło potem, dobra wraca. No też ja słyszałem taką teorię, oczywiście w formie pytań zadawanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli jest tak, że pan Paweł zarobił tyle pieniędzy, to gdzie te pieniądze się znalazły? No, a czy może być tak, że się znalazły na przykład... Słuchacze mówią, żebyśmy mówili Lamborghini. A nie Lamborghini, mówię, oczywiście. Nie Lamborghini, proszę państwa, ja się tego nauczyłem już. To jest jedyna rzecz, co wiem o tym aucie. Lamborghini sobie chciał kupić. Ale zobacz, kupił niemieckie BMW. Gdyby ktoś na przykład chciał sfinansować kampanię kilku osób, to takie 280 milionów
to jest... Nie, to jest... 280 milionów, to może sfinansować kampanię kilku partii. I to jest prawda. I to jest prawda. Albo kilku kandydatów na prezydenta. A mówimy o jednym przetargu. 280 milionów to jest dokładnie koszt kampanii Andrzeja Dudy z 2020 roku razy 10. Czyli można by 10 kampanii Andrzeja Dudy za te pieniądze zrobić. W związku z tym, drodzy państwo, no bo tak, no musimy to powiedzieć, no pan Michał jest, wiesz, no nie wiem jak to jest, jeżeli ktoś został zatrzymany i go wysypuje, to jak on jest sypany? Dobrze, drodzy państwo, nie bawiąc się słowiotwórstwo, zatrzymana została też grupa ludzi, którzy pracowali z Kuczmierowskim, w tym pani Justyna G., która była dyrektorem biura zakupów i ona złożyła obszerne wyjaśnienia została wypuszczona. Akurat wtedy, kiedy organa państwa wzięły się za ściganie Kuczmierowskiego. Kuczmierowski jeszcze kiedy był na wolności, ale już był za granicą, albo odwrotnie, już wyzwiał za granicę, ale jeszcze chodził po wolności, to powiedział tak na portalu Braci Karnowskich, była z nim rozmowa, że ta pani jest matką samotnie wychowującą dziecko, więc wybrano cel bardzo świadomy, z pełną premedytacją, to są metody ubeckie. Zatrzymano ją po kilku miesiącach od chwili przeszukań, bez żadnych podstaw merytorycznych, tylko po to, aby w areszcie wydobywczym złamać i wymusić na niej odpowiednie zeznania. Nie boję się tych słów, matka dla ratowania swojego dziecka zrobi wszystko. Dobra, to teraz, Kamil, zastanówmy się nad tymi słowami. No znowu cieknie. Cieknie ze śledztwa. Trochę ujawnił Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej, trochę Jacek Harłukowicz w Onecie. A wiesz, że prokuratura się wkurzyła, że tak cieknie? To najpierw powiedz, jak się wkurzyła, ja tutaj przygotuję głos, żeby odczytać to zeznanie. Prokuratura się wkurzyła wczoraj, to znaczy w tym tygodniu Dariusz Korneluk powiedział, że prokuratura poznańska zajmuje się wyciekiem, także... Ale no cóż, trudno. Ona się, drodzy państwo, pani Justyna G., zresztą premier podnosi też ten argument co Kuczmierowski, że to jest samotna matka, więc oni ją zmusili. Dobrze, ale mówimy to państwu z obowiązku relacjonowania tych zarzutów, które pojawiają się wobec jej zeznań. Natomiast ona siedziała 2 miesiące mówiła między innymi o roli i Kuczmierowskiego, i swojej zastępczyni Anny P., polecenie, żeby zamawiać u niego, czyli Szopy i wspólnika pana Szopy, Dominika Basiora. Basior i jego firmy robiły kampanię Mateuszowi Morawieckiemu w roku 19. Więc polecenie, żeby zamawiać u niego, czyli u Szopy i Basiora, wychodziło od Michała Kuczmierowskiego na karteczkach w trakcie rozmów. Michał na kartce pisał przy mnie, co miał do przekazania, pisał na przykład nazwę firmy, co oznaczało, kto ma być preferowany, kto ma otrzymywać zamówienie. Na karteczkach Michał zapisywał Szopę, Dominika B., czyli Basiora, ich firmy Seltet i Stopro, które miały wygrywać postępowania. Chcę dodać, i tutaj się pojawia jeszcze jedna postać, Hubert B. To był urzędnik biura zakupów. Chcę dodać, że Hubert B., on nie ma zarzutów w tej chwili i on wiele rzeczy mówi, więc nie ujawniamy jego nazwiska dlatego. Chcę dodać, że Hubert B. też dostawał takie karteczki dotyczące konieczności zakupów od Szopy. Jak udało mi się taką karteczkę przejąć, mogłam taką karteczkę pokazać Asi, czyli tej swojej zastępczyni, o której mówiliśmy. Mówiłam jej o tych naciskach Kuczmierowskiego. To były małe, białe karteczki z kostki lub karteczki żółte, samoprzylepne. Jak zapis na karteczce odczytałem, to Kuczmierowski wkładał je do niszczarki, która stała w jego gabinecie. Dobrze. I teraz tak. Potem opowiada o tym, że Kuczmierowski już po utracie władzy przez PiS w grudniu 2023 roku robił takie spotkania, na których, no to jest podobnie jak trochę w Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym instruował swoich współpracowników w razie czego jak zeznawać, gdyby sprawa stała się głośna. I na przykład pokazywał, że zeznała to Justyna G., że pokazywał, bojąc jej się podsłuchu, pokazywał jej dokumenty ze śledztwa, bo to się toczyło śledztwo jeszcze za rządów PiS-u, powtarzamy. Na przykład postanowienie o zajęciu konta Szopy w toalecie. Radził też, żeby wyjechała za granicę. Ona obciąża Kuczmierowskiego, ale dodaje jeszcze jeden element. Postępowania, które były prowadzone w agencji, które wygrywał między innymi Szopa, odbywały się z polecenia kogoś bardzo wysoko postawionego i nie wiem, kto to jest. Ja te polecenia otrzymywałem od Michała. Nie było możliwości negocjacji. Oczywiście
negocjowaliśmy każdy kontakt, żeby obniżyć koszty, natomiast z Szopą te negocjacje nie były możliwe. To jeszcze jedno państwo powiedzą. Oferty Szopy często wpływały, zanim ja jako dyrektor biura byłam poinformowana o potrzebie zakupowej, na przykład w postaci decyzji o tworzeniu rezerw. To znaczy, że Szopa wiedział, że będą przetargi, zanim agencja miała taką wiedzę. I te zeznania potwierdziła Joanna P., czyli wiceszefowa biura zakupów, i pani Marta D., o dwojga nazwisk. Było powiedziane, że zapytania muszą iść tylko do firm i osób wskazanych przez kierownictwo. Nie można było wysyłać zapytań do podmiotów z zewnątrz. Osoby były wskazywane przez kierownictwo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na karteczkach lub komunikatorach. No. A jeszcze Jacek, nasz Harry, Jacek Harukowicz, też uzupełnił bardzo interesująco te newsy o karteczkach, bo okazuje się, bo on rozmawiał z Hubertem B. Rozmawiał z Hubertem B. I mam do ciebie pytanie, Kamilu. Jakby ktoś przyszedł do ciebie, na przykład teraz, biorę kartkę, nie? Biorę kartkę, szeleszczę tutaj i piszę do ciebie, piszę tak. Żelazowa. Ty wiesz, śmiejesz. Tak, wola. Tak, nie chodzi o żelazną wolę. Żelazowa wola. I tak ci daję na karteczce, ale nie czytam tego, tak? Tylko daję ci tak, a tutaj mam niszczareczkę i tak ci pokazuję. I kumasz, o co chodzi, czy nie? Jesteś kumaty. Pomyślałem sobie tak, kurczę, wiesz, żelazna jest chyba na Woli, nie? Czy jeszcze w Śródmieściu? Nie nadaje się do ustawienia przetargu, drodzy państwo. Od miejsca urodzin naszego fantastycznego... Boże, Chopina to wmieszali. Dobrze. Chopin, czyli Szopa. Przepraszamy państwa. To niestety dzieje się naprawdę. Jacek Harukowicz rozmawiał z panem Hubertem i on tak powiedział, że takie rybusy były robione. Okej, tylko... Jacek też rozmawiał z panią Justyną, jak wyszła. Jakby nie zaprzeczyła tym wszystkim informacjom, które zostały opisane przez Gazetę Wyborczą. No to są zeznania, no to trudno zaprzeczyć, tak. Natomiast to jest ciekawy wątek, kto stał nad Kuczmierowskim. Bo to jest, drodzy państwo, w sumie kluczowe. Tak? To czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że gość sam ustawiał tego typu rzeczy, że on sam tę żelazową wolę wymyślił? I sam zarabiał na tym i sam brał do swojej kieszeni. Coś tam pewnie ma, skoro ma na kaucję, ale słuchaj, zeznania z 18 lipca pani Justyny. Nad prezesem na pewno był ktoś, kto polecał mu określone działania i nadawał mu główne kierunki postępowania, co z kolei było przekazywane nam, głównie mnie. Moje podejrzenia, kto mógł faktycznie kierować panem Kuczmierowskim, opieram na tym, że Michał nigdy nie podejmował decyzji ad hoc. Widziałam po jego zachowaniu, że nie jest on osobą decyzyjną w tej sprawie. Słuchaj, a pan Hubert, z którym rozmawiał Jacek Harukowicz, jeszcze bardziej tak przybliża nas do mocodawcy. Ale znowu mam wrażenie, że wracamy, znowu zmierzamy do kręgu tej samej osoby. Nie wiem, mam takie dziwne wrażenie. Słuchaj, z relacji pana Huberta, odrzucę na razie twoje małostkowe przypuszczenia, wynika, że... że jest taki pan, który się nazywa Cezariusz Lesisz. I on poprosił go kiedyś na jednym ze spotkań i oświadczył, że oczekuje... że ta rządowa agencja będzie zamawiać sprzęt od spółek Pawła Szopy. Większość osób odpowiedzialnych za zakupy w tej rządowej agencji, pan Michał, szefowie działu zakupów pani Justyna i pan Hubert, ale także pełnomocnik prezesa do spraw zakupów pan Paweł, powiedzmy Paweł P., trafiła do pracy w tej agencji albo z BZWBK, czyli z banku, którym prezesem był Morawiecki, albo z banku PKO BP, któremu szefował jego przyjaciel Zbigniew Jagiełło. To chciałeś powiedzieć? Ty znasz dobrze pana Lesisza chyba też, tak? W ogóle go nie znam, ale dobrze wiem, kim on jest. No to powiedz nam. Cezariusz Lesisz to jest człowiek, który nawet nie z Morawieckim, ale z Morawieckimi jest związany co najmniej od 40 lat, jak nie dłużej, dlatego że on razem z Kornelem Morawieckim współzakładał Solidarność Walczącą. Był prawą ręką Kornela Morawieckiego, był kierowcą, niektórzy twierdzą że był jego ochroniarzem. Później jeszcze chyba w latach 80. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale generalnie po powrocie do Polski cały czas był blisko rodziny Morawieckich. Można w pewnym sensie powiedzieć, że Mateusz Morawiecki jest z nim związany tak prawie jak z rodziną, to znaczy oni mają tam bardzo bliskie relacje. No i kiedy Mateusz Morawiecki został premierem, to pan Cezariusz Lesisz
został szefem Agencji Rozwoju Przemysłu. No to jest... 100 tysięcy miesięcznie. No tak... I żona też dostała coś, nie? Rada Nadzorcza Orlenu. Tak, tak. To żona też. PKO Bank Hipoteczny. Żona też. W każdym razie no, to jest zaufany człowiek Morawieckich, w tym oczywiście bardzo bliski człowiek dla samego Mateusza Morawieckiego, więc jeśli pan Cezariusz Lesisz w tej sprawie się pojawia, to wiedz, że może to nie być przypadek. Drodzy państwo, więc no tak, szopa jeszcze jest ścigane. Teraz rząd też bada, wiesz, dotacje Ministerstwa Obrony dla Retisbet, bo okazuje się, że oni jeszcze, drodzy państwo, Retisbet, firma i fundacja, to są, trzeba to rozróżnić. Retisbet dostało jakieś 1-2 miliony złotych, natomiast fundacja dostawała pieniądze z spółek Skarbu Państwa, na przykład z Orlenu, ale też z KGHM-u. I ta fundacja, wiele na to wskazuje, że ta jej pomoc była fikcyjna. W dodatku, jak Szopa przygotowywał się do wyjazdu z kraju, bo czuł, że się wokół niego pali, to był gotowy dać 2,5 miliona łapówki, żeby tę fundację wyrejestrować z rejestru sądowego. Bo żeby nie trzeba było składać sprawozdań. Żeby nie trzeba było składać sprawozdań. W dodatku, no nie mógł tak fundacji zostawić, bo to grozi pewną odpowiedzialnością karną. Więc no chciał za łapówkę to wyrejestrować. Dobrze. Ale mam jeszcze jedną informację. To jest informacja prokuratora krajowego Dariusza Kordeluka, który w TVN-ie powiedział, że w dokumentach śledztwa jest raport OLAF-u, czyli Unijnej Agencji zajmujący się nadużyciami finansowymi w Unii Europejskiej. Z tego raportu wynika, że no, doszło do nieprawidłowości, ponieważ no, tutaj chodzi o to, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wystąpiła dotację unijną. Część z tych pieniędzy, które RARS wypłacał Szopie, to były pieniądze unijne. Dokładnie tak. No i okazało się, że OLAF też dopatrzył się tutaj nadużyć, więc to nie jest tak, że mamy tylko podsłuchy, zeznania, ale mamy też, no można powiedzieć, że w miarę obiektywny materiał unijnej instytucji, która się naprawdę nie przejmuje krajowymi rządami. Oni mają tam bardzo restrykcyjne przepisy. Oni po prostu badają, czy ktoś, mówiąc w skrócie, nie przewala unijnych pieniędzy. Zresztą no, Ryszard Czarnecki nadział się na OLAF wtedy, kiedy okazało się, że no, dopuścił się nadużyć w rozliczaniu tych delegacji. I to właśnie od OLAF-u się zaczęła sprawa Czarneckiego. No i tutaj mamy materiał w sprawie RARS-u. Drodzy państwo, posłuchajmy premiera Donalda Tuska, który oczywiście ma znakomitą okazję, żeby tę całą sprawę kierować pod adresem PiS-u, ale ze szczególnym naciskiem na Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę. Mateusz Morawiecki jest zaprzyjaźniony i był przełożonym tych, którzy dzisiaj są ścigani listami gończymi i zatrzymywani w aresztach. Skoro pełniliście funkcje publiczne i dzisiaj jesteście posłami, to jest waszym oczywistym obowiązkiem współpracować z prokuraturą, ze śledczymi, w przyszłości także z sądem, bo to jest obowiązek osób sprawujących funkcje publiczne, aby pomóc w wyjaśnieniu afery, a nie ją kryć. Mateusz Morawiecki powinien sam zdecydować się, żeby w szczegółach opowiedzieć o też o tym, co on wiedział wtedy, kiedy dochodziło do tych sytuacji. Tym bardziej, że jak wspomniałem, mówimy o osobach mu bardzo bliskich. Nie tylko podwładnych, nie tylko współpracowników, ale też zaprzyjaźnionych. Więc nie ma żadnego, tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej. Jesteś funkcjonariuszem publicznym, byłeś premierem, jesteś posłem, prezesem partii. To masz państwu polskiemu pomagać w wyjaśnianiu takich rzeczy jak afera z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. I nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński sami nie poinformują o tym, na ile czują się współodpowiedzialni, jeśli sami nie zaczną zeznawać i wyjaśniać wszystkie szczegóły tej sprawy, to znaczy, że są zainteresowani w kryciu tych, którzy dzisiaj są zatrzymywani przez organa ścigania. I od razu odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który jest w trudnej sytuacji, bo wie, że sprawa jest poważna, natomiast no, stopień zagrożenia dla PiS-u
jest taki, że Kaczyński nie może niuansować, więc to, co robi, to broni tak, jak może, czyli zasłania się nadzwyczajnymi okolicznościami. No ale nadzwyczajne okoliczności nie tłumaczą takich przebić. Bardzo proszę, Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o pana Kaczyńskiego, to właśnie o, przynajmniej wedle mojej wiedzy, ona może być tutaj niepełna, ja przecież nie mam dostępu do informacji, do dokumentów, ale też o tego rodzaju sprawy chodzi. Zresztą o tego rodzaju sprawy chodzi w wielu zarzutach, które stawia Najwyższa Izba Kontroli. Po prostu nie uwzględnia się sytuacji najprostszej, że życie ludzkie jest ważniejsze niż procedury. Że procedury są oczywiście ważne, ale tam, gdzie nie ma nadużycia polegającego na tym, że ktoś w sposób nieuprawniony przejmuje jakieś wartości, no mówiąc najprościej, po prostu kradnie w ten czy inny sposób, bierze łapówki, tam w takich sytuacjach po prostu przestępstwa nie ma, bo to jest stan wyższej konieczności, który uchyla przestępczość czynu, nawet jeżeli ten czyn z punktu widzenia jakiś stosunkowo zresztą nisko zagrożonych występków opisanych w kodeksie karnym, takim występkiem jest. Nawet powtarzam, jeżeli tak jest, bo ja w żadnym wypadku nie twierdzę, że tak jest, że tam doszło do jakichkolwiek występków, ale powtarzam, tu mamy do czynienia po prostu z szukaniem za wszelką cenę tego wszystkiego, co pozwoli te 8 lat, które mimo ogromnych trudności przyniosło polskiemu społeczeństwu, o czym już mówiłem, bardzo duże sukcesy i narodowi polskiemu przyniosło bardzo duże sukcesy, po prostu zbrukać w najobrzydliwszy sposób, no, oblać jakimiś bardzo nieładnie pachnącymi płynami. No, już nie chcę posuwać się w tym języku dalej, no bo no, nie na tym poziomie rozmawiamy. To jest specjalność drugiej strony tego rodzaju język. I drodzy państwo, jeszcze sięgnijmy może taki wspomnień czar, początek czerwca, kiedy zaczynają się ukazywać także w Onecie głównie biurem Jacka Charłkowicza doniesienia dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i podejrzanych kontaktów z Red is Bad. W telewizji w Polsce wystąpił pan Kuczmierowski i tak odpowiadał, że to jest wszystko spisek, proszę bardzo. Tak, na logikę, na zdrowy rozum, dlaczego firma odzieżowa akurat ma kupować agregaty prądotwórcze? Z tego co wiem, to działalność tutaj wspomnianej firmy nie ograniczała się do działalności w zakresie handlu odzieżą, ale również z naszych wcześniejszych doświadczeń, które mieliśmy okazję zweryfikować w trakcie bardzo dużego kryzysu COVID-19, kiedy firma Red is Bad i właściwie spółki pana Pawła Szopy oferowały nam różnego rodzaju sprzęt medyczny, który po pierwsze zawsze posiadał najlepsze certyfikaty i wszystkie wymagane przez prawo dopuszczenia. Po drugie, zawsze dojeżdżał na czas. Po trzecie, wszystkie umowy zostały zrealizowane z powodzeniem. W związku z tym dla nas liczyło się po pierwsze to, żeby podpisywać kontrakty z podmiotami, które są profesjonalne, ale nie tylko w tej branży energetyki właśnie profesjonalnej czy elektryki profesjonalnej, co również w zakresie importu. I tutaj no, wybraliśmy dobrze, bo cały towar dojechał do Polski, dojechał sprawnie i na czas. Nie ma powodu do zarzutów, do wskazania jakichś uchybień. Towar został prawidłowo zamówiony, rozliczony, dostarczony. Czy nie było złamania prawa? Jak co trzeba podkreślić? Ceny, które są tam zawarte, są konkurencyjne i rynkowe. Dostaliśmy oferty od kilkunastu podmiotów, z których wybraliśmy te najlepsze, które właśnie były najbardziej rynkowe i mieściły się w terminach, które były oczekiwane. No i mamy żadnych narzędzi do tego, żeby jest ten zarzut marży, którą rzekomo agencja powinna w jakiś sposób kontrolować. Nie ma takiego mechanizmu nigdzie. Jest po prostu mechanizm rynkowej ceny, którym weryfikujemy, czy dany podmiot jest godny, czy właściwy do tego, żeby zawrzeć z nim kontrakt i odpowiednich zabezpieczeń. Interes Skarbu Państwa był niezagrożony, te zabezpieczenia były na wysokim, profesjonalnym poziomie, natomiast ceny były konkurencyjne, więc też nie ma zarzutu do tego, że coś było przepłacone, absolutnie w drugą stronę. Walczyliśmy o to, żeby te ceny były jak najniższe i były. Kamil, wiesz co, ale tak finalnie, to, no bo Kuczmierowski nie chce wrócić do Polski, prawda? Wydaje mi się, że trzeba mu współczuć. Tu, słuchaj, on trafił do więzienia Wandsworth,
HM Prison Wandsworth. Tam nawet w Wielkiej Brytanii nawet więzienia są Her Majesty albo His Majesty. Słuchajcie, aktualnie His Majesty. Tak jest. Jedno z największych więzień w Wielkiej Brytanii, 1500 więźniów. Wiesz, teoretycznie jest tak, że mogą się uczyć angielskiego, programowania, wiesz, jest ogrodnictwo, lekcje haftu, yoga i wiele innych. Jeśli myślą państwo, że to jest skandynawskie więzienie, to jak mają Lech Wałęsa, tkwią państwo w mylnym błędzie. 1851 rok, zbudowane w czasach wiktoriańskich, to więzienie dzisiaj podobno jest w gorszej sytuacji niż wtedy. Taka Independent Monitoring Board, niezależna taka rada monitorująca sytuację w brytyjskich więzieniach, uznała, że to są, że tam panują warunki nieludzkie. Jest 60-80% więcej osób niż to jest zaprojektowane. Pomieszczenia obskurne, zapleśniałe. Ze ściany i sufitów odchodzi tynk. Mają niewystarczające lub zniszczone sprzęty. Brakuje artykułów pierwszej potrzeby, takich jak czysta odzież, prześcieradła i ręczniki. Więzienie nie jest bezpieczne ani dla więźniów, ani dla strażników. W ciągu 12 miesięcy doszło w nim do blisko 1000 napaści na osadzonych i na personel. Tysiąc samookaleczeń. 10 osadzonych zmarło, z czego 6 prawdopodobnie w wyniku samobójstwa. Kontrabanda jest łatwa. Telefony, narkotyki, broń, nielegalny alkohol. Trochę twierdza Tower. Co? Nie wiem, czy cię to pocieszy. Nie traktuję tego jako część humorystyczną stanu wyjątkowego, ale nie tak dawno największa afera, która tam wybuchła w ostatnim czasie, to w lipcu tego roku funkcjonariuszka więzienia została sfilmowana podczas uprawiania seksu z więźniem. Wiesz, a seks taśma stała się popularna w mediach społecznościowych. W takim miejscu jest pan Michał. Wysunąłeś. Tak, bo... Chyba powinien wracać do Polski. Wydaje mi się, że Patryk Jaki i Michał Wosier jednak więzienia... Bo rzeczywiście niektórzy mogą myśleć sobie, że Kuczmierowski jest w więzieniu w Anglii, to tam w ogóle luzik. Ale ja pamiętam taką historię sprzed tam 10 lat, czy może nawet więcej, że był taki serbski zbrodniarz wojenny, który odsiadywał wyrok Trybunału Haskiego w Wielkiej Brytanii właśnie. No tylko, że właśnie próbowano go tam zabić, podarzyniono mu gardło i został przeniesiony do Polski. I odbywa karę dzisiaj w Polsce. Chyba już go puścili, on w Piotrkowie siedział. Tak. On siedział, nie, tak? Tak, w Piotrkowie, masz rację. No ale to pokazuje, że jednak nie jest tam tak różowo. I ja też mam tak... Panie Michale, zapraszamy do Piotrkowa, to teren Antoniego Macierewicza, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy. Naprawdę. To... Ale ja też mam wrażenie, że pan Kuczmierowski troszeczkę źle tę partię rozegrał. To znaczy, wydaje mi się, że on był przekonany, że jeżeli pojedzie do Anglii, gdzie też nie ma europejskiego nakazu aresztowania, ale jest umowa pomiędzy Anglią a Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Państwo, on został zatrzymany chwilę po dosłownie tym, jak europejski godzin. Został nakaz wydany, to znaczy, że on był obserwowany od momentu, kiedy polskie władze powiedziały, że będą gościa chciały ściągać, on był przez Brytyjczyków obserwowany, zdjęli go tak. Wydaje mi się, że tak, że już po przekroczeniu granicy z pewnością już tam się wyświetlił im w systemie. Oczywiście to nie jest tak, że on nie ma szansy wyjść na wolność przed tą rozprawą lutową, bo jeszcze z tego, co czytałem, on ma taką możliwość. Natomiast to nie będzie łatwe, bo, szanowni państwo, sędziowie brytyjscy nie kierują się jakimiś względami politycznymi. Oczywiście Kuczmierowski będzie podnosił ten fakt i już wiadomo, że jego obrona podnosi fakt, iż to może być sprawa polityczna. On mówił przed tym, jak został zatrzymany, że wróci do Polski, kiedy będzie mógł liczyć na uczciwy proces. No ale powtarzam, Kamiński zbierał te materiały. Kuczmierowski dostałby zarzuty po wyborach, nawet gdyby PiS rządził. No to jest ewidentne. I to, że sędzia nie zgodziła się na to poręczenie, no świadczy o tym, że jednak zapoznała się z tymi materiałami i stwierdziła, że ta sprawa jest dość gruba. Tłumaczenie tych dokumentów za niedługo, on pewnie długo posiedzi. Dobrze, mówiliśmy dużo o pieniądzach. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapraszamy państwa na ciąg dalszy stanu wyjątkowego, gdzie będziemy rozmawiać o sytuacji finansowej Prawa i Sprawiedliwości. Zastanowimy się, kto wpłaca, kto nie wpłaca, kto powinien. Mamy ciekawe informacje z wnętrza Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie redaktor Dziubka przyłożył ucho. Mamy tutaj odboże żelazową, wolę na bok, cały protokół z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej, która może doprowadzić, czy jest bliska do prowadzenia PiS-u do bankructwa. To wcale nie wyglądało, proszę państwa, na taką przesądzoną decyzję. Ciekawa dyskusja wewnętrzna. Będziemy na ten temat rozmawiać. Także będziemy rozmawiać o konfliktach wewnątrz koalicji. Donald Tusk już rozdaje żółte kartki niektórym ministrom. Podczas obrad rządu dochodzi do kłótni. Zajrzymy także do domu Roberta Bąkiewicza, który chroni rodzinę przed służbami, które niesłusznie nachodzą go po Marszu Niepodległości z roku 2018. Tylko, że ja tak,
byłem w stanie przynajmniej, że on się rozwiódł, wiesz, więc nie wiem, jak może chodzić rodzinę. Chyba, że panie Robercie, rozwód był fikcyjny. Są tacy, którzy tak mówią. To przeniesie nas od razu do części rozrywkowej Stanu Wyjątkowego. Zapraszam serdecznie. To jest Stan Wyjątkowy. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja. Kamil, no lecą miliony na konto Prawa i Sprawiedliwości. Prezes zarządził, no trudno powiedzieć zbiórkę, bo to nie jest zbiórka publiczna w takim i nie może być. Nie może być, ale można wpłacać pieniądze na konto partyjne i tych milionów jest już kilka. No trudno powiedzieć ile w tej chwili, ale pewnie 3-4. Może 5. No na razie wśród wyborców PiSu, wśród działaczy jest entuzjazm. Na razie płacą. Wszyscy wiedzą, że to się prędzej czy później skończy. No ale te kilka milionów zbiorą. Tak i muszę przyznać, że przynajmniej na początku to robi wrażenie. Dlatego, że no 4 miliony dosłownie w kilka dni, no to świadczy o tym, że i nie mówimy tutaj o tych tłustych kotach, wiadomo, że oni pewnie i tak wpłacają pieniądze, ale no, zwykli wyborcy PiSu wpłacają czasami po kilkadziesiąt, czasami po 100 zł, ale to idzie. Pytanie, czy ten entuzjazm się oczywiście utrzyma. Zwłaszcza, że no, prezes powiedział wprost, że no, koszty funkcjonowania partii takie bieżące to jest 2 miliony złotych miesięcznie i to mówimy o aktualnych kosztach. Pytanie, czy no, tam już się zaczynają oszczędności, są tak wypowiadane umowy na wynajem lokali. Oczywiście to nie jest tak, że PiS miał w każdym okręgu jakieś biuro, bo często to się też opierało na biurach poselsko-senatorskich. Natomiast no, w takich większych miastach jak Kraków na przykład, no to te biura były, więc tu potrzebne będą oszczędności. No ale na razie przynajmniej wygląda to nieźle. Mówię oczywiście o samej zbiórce. To też nie jest tak, że PiS w ogóle złotówki nie dostanie z budżetu, bo zaraz dostaną. Chociaż jeszcze chyba nie dostali. Wiesz co, dostali, bo drodzy Państwo, są dwa rodzaje pieniędzy. Dotacja, czyli pieniądze, rodzaj zwrotu za kampanię po wyborach i subwencja, czyli to są te pieniądze, które partie dostają co rok przez 4 lata. I PKW zrobiła co? No, obcięła sporą część dotacji, obcięła subwencję, ale jednocześnie zapowiedziała, że za kilka tygodni, rozważając inny raport PiSu, raport roczny, partyjny, a nie raport z wyborów, że całkowicie zabierze PiSowi subwencje. No i to są już kwoty no, 100 milionowe, gdyby to podsumować w sumie. Ale posłuchajmy, Andrzej Domański, minister finansów, który podpisuje finalne przelewy o tym, ile z tej dotacji, czyli z tych pieniędzy dotyczących zwrotu za wybory, PiS wydał na kampanię prawie 40 milionów. Tyle mieli dostać. Dostali według rzecznika partii Rafała Bochenka niecałe 28 milionów. Posłuchajmy Andrzeja Domańskiego. Otrzymałem decyzję Państwowej Komisji Wyborczej i po analizie tego dokumentu, analizie tego pisma uruchomiłem wypłatę środków dla komitetów wyborczych, w tym również dla Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość. Zgodnie z decyzją PKW. Tak. Czyli obcięta jest ta kwota. Przelew kwota jest pomniejszony o te 10 milionów. 10,8 miliona, prawie 11 milionów złotych. Dotacja podmiotowa dla PiSu została decyzją Państwowej Komisji Wyborczej obcięta. Pozostałe środki w kwocie ponad 27 milionów złotych zostały przekazane do wypłaty. Tylko Prawo i Sprawiedliwość zapowiada skargę do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jeśli sąd uzna tą skargę za zasadną, co pan zrobi wtedy? Izba Kontroli i Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest sądem, ale patrząc na czyli nie będzie pan uznawał tego rzeczy, na sam ciężar tej decyzji PKW, na zgromadzone dowody, trudno mi sobie wyobrazić, aby jakikolwiek organ mógł uznać tutaj to potencjalne, podkreślam, potencjalne odwołanie ze strony PiS-u. No, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że doszło do bardzo poważnych naruszeń, no i takie są ich konsekwencje. Więc oni mają, Kamil, jeden problem z głowy, to znaczy spłacą kredyty, które wzięli na kampanię, tak? Bo te 28, jak tam im wzięli pewnie kilkanaście milionów, takie są słuchy, 15 milionów, to spłacą ten kredyt na pewno, czyli nie grozi im egzekucja ze strony banku, czyli takie podstawowe niebezpieczeństwo zostało zażegnane.
Aczkolwiek no, też Mariusz Błaszczak gdzieś tam narzekał, że no, nie bardzo może się cały czas dogadać z bankiem PKO BP. Przypomnijmy, to jest państwowy bank. Więc no, teoretycznie jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdzieś, nie wiem, władze banku czują jakąś presję polityczną, ale z drugiej strony wydaje mi się, że no, też po prostu jest tak, że no, ten bank no, na pewno nie będzie takiej miłości, jak byłaby za czasów PiSu, no, ale ten bank będzie też im zależał na tym, żeby ten kredyt został spłacony. Natomiast no, oczywiście to jest duży problem, no, sama kampania prezydencka. Kampania Andrzeja Dudy, o której wspomnieliśmy, to jest 28 milionów złotych. No, tyle kosztowało. Kampania prezydencka będzie kosztowała za 4 dychy, no jak nic. Za 4 dychy i przypomnijmy, że akurat jeżeli chodzi o koszty tej kampanii, nie to ma nie zwrotu, ma zwrotu. Nie ma zwrotu. Czyli to jest inwestycja, drodzy państwo, z której nie ma zwrotu, więc PiS jest w trudnej sytuacji, bo nie ma pieniędzy na, nie ma kandydata i nie ma pieniędzy na kampanię wyborczą. Natomiast to tak na marginesie, jest, wiesz, zgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na prezesa, wiesz? Słyszałem o tym. Proszę, to jest reakcja prezesa wobec tych złośliwców, twardych zwolenników partii rządzącej z grupy Silni Razem, którzy wysłośliwiają się i wpłacają jednogroszowe przelewy na konto PiS-u po to, żeby PiS musiał je zwracać, bo koszt zwrotu, przelewu zwrotnego ma być wyższy niż ta wpłata, w związku z tym PiS jeszcze bardziej by się pogrążał, więc Jarosław Kaczyński pogroził im wszystkim palcem, bardzo proszę. Przygotowana już jest akcja wpłacania po kilka groszy, podkreślam groszy, na nas, no, żeby nam utrudnić sytuację z jakimiś tam dopiskami. My oczywiście będziemy musieli to zwracać, to chodzi o to, żeby nas tym obciążyć, ale my będziemy mieli z tego korzyść, będziemy mogli, ponieważ to trzeba podpisać, no, wiedzieć, gdzie są Silni Razem. I to jest też dla nas ważne. Drodzy państwo, to są fantasmagorie, że Kaczyński tam namierzy Silnych Razem. Z wielu powodów nie jest to możliwe. Natomiast przede wszystkim no, PiS kombinuje, jak sobie z tym wszystkim poradzić. No i być może będą wpłacać na jakiś cel charytatywny. No, generalnie nie chcą zwracać tych pieniędzy, bo dla nich to jest, po prostu generuje dodatkowe koszty. Dobrze, ale nie wysłośliwiając się, słuchaj. Wiem, że ty jesteś... ja się nie wysłośliwiam, ty się wysłośliwiasz nad Mariuszem Błaszczakiem. Bo on zapowiedział, tu cytuję, że posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać na partię, i tu podkreślam słowo, minimum, 1000 polskich złotych. A posłowie do Parlamentu Europejskiego, tu podkreślam słowo, minimum, 5000 polskich złotych. Po czym wchodzę ci ja na Twitterka ex Mariusza Błaszczaka, no i umieścił przelew na partię. Kwocie minimalnej. No marny tysiaczek. I jeszcze szef klubu. Ale zobacz, ale minimum. Wiem, opowiedz ten myk z kalendarzem. Sprytny myk na Mariusza. Słuchajcie, politycy PiSu, róbcie myk na Mariusza. Trochę da się oszczędzić. Wiesz, Mariusz Błaszczak ogłosił tę zbiórkę. Ostatnio sierpnia. Jak. Chyba 30 sierpnia, dzień po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. No i z tego co wiem, to parlamentarzyści PiSu dowiedzieli się o tym z konferencji prasowej właśnie. No tak, jest Zbigniew Kuźmiu, który stał koło tak. Marcina, koło Mariusza Błaszczaka, zrobił taką minę. On kiedyś... Złośliwi twierdzą, że on zawsze robi taką minę, ale... A, panie Zbigniewie, to ja przepraszam. Natomiast myk polega na tym, że pewnie i między innymi Tobiasz Bocheński, europoseł, pokazał, że przelał piątkę. Wszyscy po minimum lecą, nie? Tak, ale Mariusz Błaszczak zrobił przelew chyba 1 września. Patrzę ci ja 2 września, czyli żeby sierpnia nie zaliczyć. Tak, czyli Mariusz Błaszczak będzie mógł za kolejny miesiąc dopiero wiesz, później, a ci muszą zapłacić dwa razy. Może ma dzieci w wieku szkolnym, wiesz, wyprawka, te sprawy, no... no. Były nawet, słuchaj, byli tacy niecni, którzy doszukiwali się informacji, czy szukali informacji, czy prezes płacił, kiedy nie było potwierdzenia. Na przykład Daniel Obajtek deklarował, że on płaci za prezesa, ale prezes płacił. Posłuchajmy pana prezesa. Pan prezes się pochwalił, że wpłacił. Ja wpłaciłem 10 tysięcy. Wpłaciłem też na pewną organizację, która nie jest partią polityczną, jeszcze dodatkowo 5, czyli razem 15 tysięcy. Oczywiście będę wpłacał pieniądze dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obserwowanie tego, kto wpłaca, to wiem, że tych, którzy wpłacają, jest już w tej chwili około 50 tysięcy. I chciałem zaapelować, żeby ich było jeszcze więcej, bo to naprawdę może przynieść bardzo dobre rezultaty w obronie
nie jednej partii, nie opozycji, chociaż oczywiście obrona opozycji w sytuacji, kiedy próbuje się uniemożliwić działanie, jest super ważna dla demokracji. Tu chodzi o obronę polskiej niepodległości. Wiesz co, i mamy takie informacje, tu też na przykład mówi Jan Krzysztof Ardanowski, wieloletni były działacz PiS-u, że tam w partii nie za bardzo chcą płacić. Są tacy właśnie niecni, którzy domagają się, żeby tłuste koty płaciły, czyli ci prezesi rozmaitych spółek, tacy jak Obajtek, który wiele milionów zarobił. No Obajtek mówi, że on już 100 wpłacił w tym roku. Tylko wpłacił, drodzy państwo, na swoją kampanię. Kampanię swoją europejską. Kaczyński od każdego chciał, przynajmniej jeden z kandydatów w tych wyborach mówił, że 160 tysięcy chciał od każdego. Więc myślę, że Obajtek wpłacił 100 przynajmniej na swoją kampanię albo jeszcze więcej. Natomiast no, Ardanowski mówi, że nie chcą płacić, że chcą, żeby milionerzy się dołożyli, ale to też nie jest tak. No, tam są limity finansowe. Około 60 tysięcy raz rocznie można wpłacić. To jest oczywiście bardzo dużo. W tym roku są wybory, czy były podwójne wybory, więc można więcej wpłacić, ale to jest tak, że PiS też na milionerach nie pojedzie. Zresztą nie mam wrażenia, żeby oni byli jacyś szczególnie wyrywni. Natomiast wiesz, na przykład Grzegorz Bierecki wpłacił. To jest chyba, wiesz, Bierecki pewnie wie, co robi. Maksimum płacił 64 tysiące złotych, czyli założyciel Skoków. Panie Grzegorzu, znaczy wszyscy wiemy, że za rządów PiS-u służby interesowały się nie tylko Kuczmirowskim. Interesowały się nie tylko Funduszem Sprawiedliwości. Interesowały się też Skokami. Więc moim zdaniem to jest rodzaj takiego, żeby jednak koledzy w razie czego byli z nim, wiesz? Z pewnością tak jest. Natomiast a propos jeszcze tego, że nie wszyscy chcą wpłacać, no to szanowni państwo, no posłowie i senatorowie, okej, oni biedni nie są. To zarabiają na rękę mniej więcej 14 tysięcy złotych, tak? Ale oczywiście sytuacja każdej osoby jest różna. Ludzie mają dzieci. No, Jarosław Kaczyński może sobie pozwolić na przelanie 10 tysięcy, bo on ma oszczędności, z tego co sprawdzałem w ostatnim oświadczeniu, około 300 tysięcy. On po prostu nie ma na co wydawać tych pieniędzy. Więc a do tej pory partia właściwie finansowała mu wszystko, tak? Naprawdę. No, teraz pewnie to się może trochę zmienić. No, samochodu nie zrezygnuję z kierowcą. To przynajmniej tak doradza były skarbnik pan Kostrzewski, który mówił, że była kiedyś taka sytuacja i on zarządził takie generalne oszczędności, ale Jarosław Kaczyński chyba nie ceni. Bardzo źle o nim mówi. Kostrzewskiego, przepraszam. Tak, rzeczywiście tak jest, więc ja bym się tam wielkich oszczędności nie spodziewał. Natomiast no przejdźmy, Kamil, do tego. Jak ta decyzja zapadła, drodzy państwo, protokół posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z 29 sierpnia. W 2018 roku Kaczyński zmienił zasady wyłaniania PKW, bo to była kolejna instytucja, którą chciał przejąć. I od tego momentu Sejm wybiera większość członków PKW. Dołożonych jest dwóch sędziów. I jakby dołożonych z klucza tam Trybunał Konstytucyjny i sądy. I NSA. Ale większość... A zobaczcie, ma Sądu Najwyższego. Przypadek? Na nie przykład. Sądzę. A wiesz dlaczego? Bo wtedy Małgorzata Gersdorf była prezesem Sądu Najwyższego. I teraz prezes NSA, prezeskę Trybunału państwo znają, ale prezes NSA był delikatnie mówiąc życzliwy. Czyli inaczej, nie sprawiał kłopotu. Znaczy NSA nigdy nie stanęło na barykadzie, tak bym powiedział. Dobrze. I teraz tak. Większość... Kaczyński zdecydował, że większość stanowią przedstawiciele... Większość PKW stanowią prawnicy wybierani przez Sejm, nominowani przez kluby parlamentarne. Tylko że w tym roku, po wyborach, skończyło się to tym, że obecna władza ma tam większość. Tak? No i mamy, Kamil, to posiedzenie, gdzie generalnie jest w tej komisji 9-osobowej. Jest dwóch przedstawicieli PiS-u, dwóch sędziów i 5 prawników związanych z obecną władzą. Jak to posiedzenie wyglądało? Oczywiście ten protokół pewnie nie oddaje do końca atmosfery, natomiast myślę, że słowa, które tam padały, trochę ją pokazują. To znaczy, przypomnijmy, że to było już kolejne posiedzenie w sprawie... Trzecie w sprawie sprawozdań, a w sprawie... Ponieważ na tym poprzednim posiedzeniu lipcowym PKW zatwierdziła sprawozdania pozostałych komitetów wyborczych, ale zostawiła sobie Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj przede wszystkim można zauważyć taką przepychankę, która trwała właściwie przez całe posiedzenie pomiędzy przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, sędzią Marciniakiem. Z NSA. Z NSA właśnie,
a Ryszardem Balickim, członkiem PKW z ramienia Klubu Koalicji Obywatelskiej, który zresztą drugą kadencję już zasiada w Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli z zarządu PiSu też Balicki był w tej komisji. To jest bardzo ważne, bo proszę jeszcze, zanim Kamil będzie kontynuował wypowiedź, proszę zobaczyć Jarosława Kaczyńskiego, który zna kulisy tego posiedzenia PKW. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o tą decyzję, no ona jest tak jawnie sprzeczna z prawem, z zasadą równości traktowania wszystkich podmiotów politycznych. Jest narzucona. My znamy przebieg samych posiedzeń. Tam brylował właśnie jeden człowiek i to nie był przewodniczący PKW, tylko profesor Balicki, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. No i przyjmowano taką zasadę zupełnie wprost, no, że po prostu to, co jest wiarygodne jako stwierdzenie przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, reprezentanta w sferze finansów, pełnomocnika finansowego, to w wypadku naszego pełnomocnika jest niewiarygodne. Czyli Kaczyński mówi, Balicki był złym duchem. Tak, ale to jest też ciekawe, tutaj zanim jakby przejdę do meritum, dlatego że pamiętam, jak kilka miesięcy temu rozmawiałem z politykami Platformy na temat tego, czy w ogóle jest taka opcja, że PKW odbierze finansowanie PiS-owi. Wtedy raczej mówiło się w kontekście Funduszu Sprawiedliwości, co zresztą nie znalazło się w tej uchwale. Tak, PKW w ogóle nie zajęło się Funduszem Sprawiedliwości. No to usłyszałem takie opinie, że będzie o to ciężko, ponieważ w tym składzie PKW nawet od nas, rekomendowanych przez nas, nie ma fajterów. I ktoś mówi, że profesor Balicki, bardzo zacny człowiek, świetny fachowiec, no ale nie jest to fajter. Był. I się okazało, okazało się, że było zupełnie odwrotnie, co zresztą Jarosław Kaczyński powiedział. Kaczyński wiedział, jaki był przebieg posiedzenia, ponieważ w tym posiedzeniu jako obserwatorzy brali udział przedstawiciele Komitetu Wyborczego, tak, pełnomocnik finansowy Prawa i Sprawiedliwości, więc oni dokładnie wiedzieli, jak jest. No plus oczywiście mają tych swoich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast od początku posiedzenia przewodniczący PKW, sędzia Marciniak, starał się nakreślić wizję, w której odebranie subwencji i dotacji PiS-owi no, będzie, może być odbierane jako działanie rodem z reżimów niedemokratycznych. On nawet użył takiego sformułowania, że to w krajach niedemokratycznych organy państwa są używane do tego, żeby zlikwidować opozycję. Tak mniej więcej on powiedział. No i tutaj pan Balicki, można powiedzieć, no, skontrował sędziego Marciniaka. Powiedział, że no ale zaraz, no ale przecież to nie byłby pierwszy przypadek, kiedy odebrano dotacje czy subwencje. Należy mieć partii. Świadomość, Marciniak, że w reżimach niedemokratycznych władza korzysta z organów wyborczych w celu eliminacji niektórych kandydatów czy partii politycznych. Ryszard Balicki nie zgodził się z twierdzeniem przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka. Wskazał, że zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Partia Nowoczesna czy Polska 2050 nie zostały wyeliminowane. Mówimy o poprzednich latach, kiedy sytuacjach po poprzednich wyborach, w których w różnych okolicznościach te trzy partie miały odrzucone sprawozdanie. No ale Kamil, tu mówimy generalnie o tym, że Marciniak przy głosowaniu też każdy poszczególny... Tak, to zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze a propos tego tła, które Marciniak starał się narysować. Czy Marciniak też mówi, jak odrzucimy, to będzie Białoruś, Rosja. To tak, ale on też generalnie sugerował, że właściwie odrzucenie sprawozdania na bazie tych przesłanek, które ostatecznie znalazły się w tej uchwale, nie ma podstaw prawnych, dlatego że kilka lat wcześniej Prawo i Sprawiedliwość wyjęło te bezpieczniki z kodeksu wyborczego. Proszę Państwa, chodzi o to, że Marciniak mówi tak, nie możemy mówić, że hasłowo udział Kaczyńskiego w pikniku wojskowym albo spod Ziobry przed wyborami, który niby promuje kodeks karny nowy, a tak naprawdę promuje Ziobrę, albo jakieś inne wydatki, że my obciążamy za to komitet wyborczy, dlatego że przecież zmienione jest prawo i w tej chwili kampanię mogą prowadzić wszyscy różne obywatele indywidualnie, a niekoniecznie komitet, a my mamy się zająć sprawozdaniem komitetu. No przecież nie komitet robił te spoty, nie komitet robił Kaczyńskiemu spotkanie, skupmy się na komitecie. Tak, i jeszcze on wspomniał o przepisie, że w praktyce komitety wyborcze właśnie po zmianie przepisów nie podnoszą żadnej odpowiedzialności za to, ktoś robi. Więc
ewidentnie było widać, że Marciniak no dąży do tego, żeby tej subwencji, dotacji PiS-owi nie odebrać. On zresztą nawet przed posiedzeniem jeszcze, kiedy miał takie wystąpienie do mediów, mówił o tym, że zdarzają się sytuacje, znaczy to też jest charakterystyczne dla niego, że on nigdy tak do końca nie mówi wprost, bo on nawet w trakcie tego posiedzenia przecież nie powiedział, że odebranie dotacji PiS-owi to będzie Białoruś. On tak nie powiedział. On tylko starał się tak bardzo ogólnie na okrętkę. Powiedział, proszę państwa, ale też na przykład mówił tak, przyszło do nas jakieś 100 pism dotyczących zastrzeżeń do sprawozdania PiS-u. To także były pisma z rządu dotyczące wykrycia na przykład zatrudnienia fikcyjnego w kancelarii premiera urzędników, którzy mieli pracować dla ministra od legislacji Krzysztofa Szczuckiego, a tak naprawdę robili mu kampanię w okręgu. A Marciniak mówi tak, no ale zaraz, no, czy te pisma w ogóle powinny być rozważane? Czy należy uznać za udowodnione, a może uprawdopodobnione? I lepiej, żeby to wszystko było po wyroku ostatecznym sądu. Czyli ad calendas graecas, no bo wiadomo, że jeżeli Szczucki, na którego jest doniesienie do prokuratury obecnej ekipy, nawet jeżeli zatrudniał na lewo, no to jeżeli zostanie za to skazany, to za 5 lat najwcześniej. Więc w tym sensie on próbował doprowadzić do tego, żeby powiedzieć, że nie da się tego zrobić. Bo przepisy są takie, jakie są. Czyli generalnie Kamil, trochę Kaczyński padł ofiarą. Nie chcemy powiedzieć, że on jest pisowcem. Chcemy powiedzieć, że jak w PKW przed zmianami w 2018 roku zasiadali wyłącznie sędziowie, to oni prawdopodobnie dokładnie tak by wszyscy myśleli. To znaczy, mamy komitet, mamy sprawozdanie, a czy Kaczyński był na wiecu, czy Ziobro zrobił spot, czy tam Szczucki kogoś zatrudnił, to do prokuratury z tym. Ale to nie dotyczy komitetu. Marciniak generalnie chciał powiedzieć tak, że nawet jeżeli komisja chciałaby coś zrobić, to właściwie nie ma narzędzi. Tak. Nie ma narzędzi, nie ma podstaw prawnych. I to było kontra Balickiego bardzo mocno. I Balickiego, ale też była kontra pana Klisia, który jest członkiem PKW z rekomendacji PSL-u, który powiedział, że wcale nie jest tak, że komisja nic nie może. Już pomijam przykład Nowoczesnej, Polski 2050, której odebrano kasę 2 lata wcześniej, czy właściwie odrzucono sprawozdanie. Wtedy kasę nie brała, więc nie było co zabrać, bo nie było jej w parlamencie, ale odrzucono jej sprawozdanie. Klisz oczywiście przedstawił taki przykład, no dość, można powiedzieć, w pewnym sensie groteskowy, ale on dobrze moim zdaniem pokazuje absurd tej sytuacji, bo on powiedział tak. Pan Klisz, i tu cytuję protokół, podał przykład sytuacji, gdyby Władimir Putin przelał 10 milionów euro na konto komitetu i komitet broniłby się, że on nic o tym nie wiedział. To nie może być tak, że mimo iż komisja wiedziałaby, że komitet otrzymał takie środki, musiałaby zaakceptować, że 10 milionów zostało przelane na rzecz komitetu. A generalnie taką linię chciał zaproponować Sylwester Marciniak. To znaczy, że właściwie PKW powinna się zajmować tylko tabelkami, powinna się zajmować tym, czy 100 zł przeszło z dobrego konta, czy złego. No plus oczywiście jest ta argumentacja przedstawicieli PiS-u, no, którzy cały czas podnoszą to, że no dobrze, ale przecież biegły rewident dobrze ocenił sprawozdanie PiS-u. Tylko, że szanowni państwo, biegły rewident nie działa na bazie kodeksu wyborczego. On bada, czy w tabelkach zgadzają się wydatki z fakturami, które wpłynęły na konto, czy przyszły do komitetu wyborczego, albo które komitet wyborczy wystawił. No to on sprawdza wyłącznie, żeby kasa wypłaciła, kasa przyjęła. No tylko to sprawdza biegły rewident. Nic więcej. On nie sprawdza wydatków, które znalazły się poza budżetem komitetu. Dobrze, ale Kamil, finalnie Marciniak głosuje przeciwko tym wszystkim zastrzeżeniom, tak, o których mówimy, tak? Tak. Czyli tam tu Szczucki, ale tu wydatki na pikniki z Kaczyńskim, tu Ziobro i jego spot. Jeszcze dodatkowo wydatki, drodzy państwo, robienie badań wyborczych dla PiS-u przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową, czyli NASK, instytucję publiczną. Kolejne 500 000 tu poszło. On głosuje przeciw i finalnie dochodzi do głosowania całego sprawozdania. Ale jest jeszcze zabawniej, dlatego że pierwsze głosowanie... O tym mówię. Pierwsze głosowanie najpierw, żeby przyjąć z zastrzeżeniami. Czyli, drodzy państwo, przyjęcie z zastrzeżeniami oznacza, że de facto PiS nie zostałby ukarany finansowo. Tak, bo z zastrzeżeniami, czyli że te nieprawidłowości nie przekroczyły 1% wydatków komitetu. Czyli, że nie przekroczyły w praktyce 380 tysięcy. Paru tysięcy. Jak głosuje Marciniak? Marciniak głosuje za przyjęciem sprawozdania z uwagami. Czyli mówi mniej więcej tak, nieprawidłowości nie przekroczyły tych 380 tysięcy, w związku z tym przyjmijmy sprawozdanie, wytknijmy im błędy i idźmy do domu. No ale to nie przechodzi, dlatego że większość ma obecna koalicja, ma tam 5 przedstawicieli swoich. Dochodzi więc do
drugiego głosowania, w którym już głosują za tym, czy to sprawozdanie odrzucić, tak? I co na to pan przewodniczący? Ale tu też śmieszne jest to, że w tym głosowaniu, żeby przyjąć z uwagami, jeszcze przedstawiciele PiS-u głosowali za. To znaczy... No bo oni mieli w tym interes. Bo prawda? Oni mieli w tym interes. Natomiast kiedy dochodzi do tego już ostatecznego głosowania, to sędzia Marciniak wstrzymuje się od głosu. Czyli, drodzy państwo, wstrzymując się od głosu, de facto nie odcina się od tych zastrzeżeń. Co więcej, a może posłuchajmy go, bo on wychodzi do dziennikarzy po tym głosowaniu i właściwie staje się twarzą odrzucenia. Bardzo proszę. A skutki są takie, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia polityczna uzyskała największą ilość mandatów i ta dotacja dla Komitetu Wyborczego wynosiłaby przeszło 38 milionów złotych, ale na skutek przekroczenia, gdzie tu Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że powyżej 1%, to ta dotacja będzie umniejszona o 10 milionów złotych, czyli będzie wynosiła 28 milionów. Natomiast skutki są poważniejsze, jeżeli chodzi o subwencje dla partii politycznych, dlatego że ta subwencja w ciągu najbliższych 3 lat ta partia będzie pozbawiona, o ile, bo tu proszę Państwa istotna rzecz, od tej uchwały służy prawo złożenia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni. Czyli Kamil, on tak naprawdę prezentuje te wyniki, zapowiada daleko idące, jeszcze dalej idące decyzje dotyczące obcięcia subwencji PiS-u, całkowitego obcięcia subwencji PiS-u w przyszłości, a jednocześnie mamy wiedzę, że on w środku, w czasie tych głosowań lawirował i w sumie był zwolennikiem tego, żeby tę sprawę zaklepać. Tak? Rzeczywiście jest tak, że Sylwester Marciniak, jak się okazuje, był zwolennikiem tego, żeby jednak, można powiedzieć, wszystko przyklepać. To znaczy, że żeby PiS zachował te pieniądze. O czym zresztą świadczy to, jak zachował się sędzia Marciniak właśnie już po przyjęciu całej uchwały. Ponieważ członek PKW z ramienia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Wojciech Sych, złożył takie oświadczenie. To jest załącznik do protokołu posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej, my też go mamy, w którym generalnie mówi, że mówi to samo, powtarza właściwie... Ponieważ akt ten dokonał się z przekroczeniem uprawnień, nie chcę i nie mogę go firmować, tym się kierując składam niniejsze oświadczenie jako swoiste votum separatum. Tak, i jest podpis sędziego Sycha, a obok mamy adnotację Sylwestra Marciniaka, który napisał: przychylam się do stanowiska pana sędziego Wojciecha Sycha. Słuchaj, czy jest ktoś, kto jest bardziej za, a nawet przeciw niż pan sędzia? Ja uważam, że to jest Oscarowa rola. Nie, on grał, proszę państwa, gdybyśmy mieli państwo powiedzieć, czy on był przeciw ukaraniu PiS-u, no nie jednak. Bo się wstrzymał w ostatecznym głosowaniu, plus wystąpił jako twarz tego ukarania. Ale jednocześnie moglibyśmy powiedzieć, że nie był do końca za. To prawda, ale gdybyśmy prześledzili dyskusję już po tym, kiedy te protokoły ujrzały światło dzienne, no to jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości jednak chwalą sędziego Marciniaka, że on do końca jednak zachował dla się drodzy państwo, porządku. Wiedzą państwo, na co oni liczą. Oni liczą na to, przy rozmaitych odwołaniach, oni mają różne ścieżki, zaraz pójdą z tą sprawą do Sądu Najwyższego, my też zaraz z tą sprawą pójdziemy do Sądu Najwyższego, ale oni liczą na to, że takie protokoły i zachowanie Marciniaka, czy zachowanie dwóch zawodowych sędziów w tym gronie, są prawnicy oczywiście, jest ich, są wszyscy prawnikami, wszyscy są prawnicy. Ale dwóch jest sędziów. I sędziowie zawodowi dystansują się. Marciniak bardziej, Sych w ogóle się dystansuje od tej decyzji. Tak? Więc oni chcą pokazywać tę decyzję jako decyzję polityczną, ale tu wracamy do młodego człowieka. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, tak mówi do prezesa Kaczyńskiego: sam żeś sobie winien w sprawie zmiany w PKW, bardzo proszę. Dziś politycy Platformy mogą zachowywać się jak Putin w Rosji dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu. To Jarosław Kaczyński w 2018 roku zmienił prawo.
i dziś Jarosław Kaczyński może mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, bo dał instrumenty Platformie Obywatelskiej właśnie, żeby takich putinowskich metod używali. Ja nie... mogę się zapytać, gdzie macie pieniądze? No 8 lat dostawiliście 25-30 milionów rocznie, dostawali zwroty za kampanię. Mogą mieć pretensje sami do siebie, że po prostu ich nie oszczędzili. No gdzie są te pieniądze? Gdzie one zostały przejedzone? I od razu, drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński odpowiada Marcinowi Mastalerkowi, to swoją drogą nobilitację dla Mastalerka, że po tylu latach, odkąd wyrzucił go z PiS-u, a to jest wciąż żywa rana Mastalerka, że prezes zaczął go dostrzegać, ale nie wymienia jeszcze nazwiska, panie ministrze, więc trzeba się bardziej postarać. Bardzo proszę, pan prezes. No widzę tutaj głos młodego mędrca politycznego. No ale ja jednak już jestem politykiem starej daty, jednak do młodzieży mam stosunek, szczególnie tego typu młodzieży, którą musiałem stąd usuwać, to dwukrotnie. Taki, że powstrzymam się od komentarzy. Ja tylko mogę powiedzieć Państwu, że koszty bieżące partii to jest 2 miliony miesięcznie, a do tego zawsze dochodzą koszty nadzwyczajne i że jeżeli porównać to, co otrzymują partie, nie tylko nasze, wszystkie partie, teraz i co otrzymywały przed tym ucięciem o połowę, no to jest co najwyżej w sile nabywczej 1/3, co było wtedy. No a wtedy, kiedy tych pieniędzy było dużo, to inny pan, mój rówieśnik skądinąd, no tutaj kierował finansami i uchodził za wielkiego specjalistę. No. Później się okazało, że to troszkę nieporozumienie. Jak pan by chciał pytać, bo wtedy rzeczywiście pewnie by można było różne rzeczy uzbierać, ale wtedy. Bo później już było po prostu znacznie gorzej. Powtarzam, to jest w tej chwili 1/3 tego, co było kiedyś. Swoją drogą ciekawe, jak czuł się stojący obok rzecznik PiS, 38-letni Rafał Bochenek. Czy też uważa się za tę młodzież? No wiemy, że Kaczyński... To jest inny sort młodzieży. Inny sort młodzieży. Natomiast, drodzy Państwo, powiedzmy tak. Mastalerek, co do PKW ma rację, bo to jest dość oczywiste, że jakby gdyby... Aha, można... A powiedz, Andrzeju, a kto podpisał tę ustawę, którą Prawo i Sprawiedliwość wysłało mu z Sejmu? Wydaje mi się, że Mastalerek nie pamięta tego. Ale wiesz co... Jest jednak także nierealne to, co on mówi, że PiS mógł zaoszczędzić 100 milionów. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. To oni dostając 20 kilka milionów rocznie przez 8 lat, no musieliby połowę z tej kwoty zaoszczędzić, tylko się nie da zrobić. Ale musisz obsługiwać kampanie koszty bieżące, eventy, w tym takie naprawdę duże, nie jest to możliwe. Dość powiedzieć, Kamilu, że mieli zrobić taki odpowiedź, bo... Odpowiedź na Kampus Polska, to zresztą jest ich argument, że na kampusie Trzaskowskiego, gdzie były prywatne pieniądze, pieniądze samorządowe, że to także nie wliczało się do budżetu Platformy, to wyborczego Platformy. Będzie to także, mówimy o zeszłorocznym przystanku oczywiście, więc to będzie także ich argument w rozliczeniach czy w protestach do Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast planowali przystań Polska, wiesz, niedługo, chcieli nadać nowego impetu. Ja myślę, że przy okazji być może chcieli kandydata na prezydenta ogłosić albo zrobić jakieś partyjne wydarzenie w Pułtusku. Taka, wiesz, tak, no tak dobrali odpowiednią nazwę tej miejscowości. Niestety połowy Tuska nie będzie, bo chcieli kasę z Parlamentu Europejskiego na to, bo jej nie mają. Nie uda się tego zorganizować. Ale Jarosław Kaczyński już teraz do Bielana odsyła, że on właściwie to nie wie. Natomiast bardzo mnie to bawi, że oni nawet w takiej sytuacji podbramkowej i w sprawie wyborów prezydenckich, i w sprawie tego, co się dzieje z pieniędzmi, nadal się tłuką. Bo na przykład obwiniany za fiasko tej imprezy jest Piotr Nowak. Był taki człowiek, który przebnął jak meteor przez rząd Mateusza Morawieckiego. Współpracownik Jacka Sasina, człowiek od ekonomii. Mateusz Morawiecki ściął mu głowę. Ściął mu głowę, a dzisiaj ludzie Morawieckiego starają się, żeby za fiasko tego pół Tuska, żeby on został obwiniony, bo on miał rzeczywiście to wydarzenie organizować. Ale jeszcze Krzysztof Szczucki tam był. Ale wycofał się. Zawczasu się wycofał. Natomiast ja mam takie wrażenie, wiesz, kończąc na trochę ten wątek, że brak kasy jest na rękę panu Mateuszowi. No bo pierwsze on ma pieniądze, a po drugie prezes ma problem. Tym lepiej. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej części stanu wyjątkowego. Zajmiemy się Sądem Najwyższym właśnie w kontekście pieniędzy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę. To jest stan wyjątkowy.
Kamilu, skończyła się kadencja prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego, sędziego Piotra Prusinowskiego. To jest tak zwany stary sędzia, paleosędzia, jak państwo chcą zwać, tak można go zwać. W kontrze do neonów. To był sędzia, który nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, Izby Dyscyplinarnych, tych wszystkich zmian, które PiS zrobił w Sądzie Najwyższym. Nie uznaje neosędziów, nie uznaje prezesury Małgorzaty Manowskiej. I to był sędzia, który w momencie, kiedy marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na przełomie roku, po tym jak zostali skazani prawomocnie, to był sędzia, który wziął dokumenty z obu spraw, bo oni się odwołali do Sądu Najwyższego. Wziął od Hołowni dokumenty i uznał, że Hołownia miał prawo, czy skład w tym sądzie, uznał, że Hołownia miał prawo wygasić mandat Kamińskiego, natomiast neosędzia z tej jego własnej izby przekazał dokumenty dotyczące Wąsika do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uznała, że Wąsik nadal jest posłem, a potem w ogóle uznała, że Kamiński też jest posłem, nawet nie mając dokumentu, który był u Prusinowskiego. Dobrze, making long story short, to był człowiek, który ewidentnie jest krytykiem zmian dokonywanych przez PiS w sądach. I teraz jemu się skończyła kadencja i pamiętają państwo całą awanturę o to, że Donald Tusk dał kontrasygnatę, żeby przeprowadzić wybory w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Tusk dostał bęcki od swojego elektoratu, od środowisk sędziowskich, bo tam prezydent wyznaczył neosędziego do przeprowadzenia tych wyborów i prawdopodobnie neosędzia finalnie pokieruje tą izbą. Tym razem w Izbie Pracy Tusk nie mógł tego zrobić. Duda wiedział, że tu z tym razem nie może się zgodzić na żaden szachermacher. W związku z tym z buta weszła do tej izby Małgorzata Manowska, odwołując się do ogólnego przepisu w ustawie o Sądzie Najwyższym, że pierwszy prezes kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz. Przejęła władzę, a sędziowie z tej izby starzy mówią, że na podstawie przepisów o sądach powszechnych władzę powinien przejąć profesor Dawid Miosi, który jest najdłużej sędzią z najdłuższym stażem jako przewodniczący wydziału. Dobrze, Kamil, po co ta cała awantura? Po co Manowska wchodzi w takie otwarte starcie z rządem i z sędziami? No plus jeszcze jest ten wątek, że jednak po tej całej awanturze okazuje się, że prezydent wysłał jednak, o czym zresztą premier mówił w trakcie spotkania z sędziami, no wysłał jednak pismo do Donalda Tuska z wnioskiem o kontrasygnatę. I Donald Tusk ogłosił, że tej kontrasygnaty nie będzie. Znaczy, po pierwsze to jest tak, to jest ostatnia izba nieprzejęta przez neosędziów. Bo izba, o której wspomnieliśmy wcześniej, czyli izba cywilna, no wiesz, to już nie jest obrona żadnego bastionu, ten bastion już padł, bo tam przecież szefową jest neosędzia od 3 lat i która podobno chce znowu być szefową tej izby. Natomiast, no, to jest właśnie ciekawe zagadnienie. Natomiast, no, oczywiście są takie teorie, że kto wie, być może jakąś ścieżką odwołanie Prawa i Sprawiedliwości na przykład od decyzji PKW trafiłoby tam, a nie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na tej zasadzie dokładnie, o której mówiliśmy przy Kamińskim i Wąsiku, to znaczy obóz władzy obecny mówi, Izba Kontroli jest nielegalna. Oczywiście nie da się tego konsekwentnie zrobić, bo ta Izba Kontroli na przykład zatwierdziła ważność wyborów. Ale oni nie uznają tej Izby i mówią tak, że nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej powinna rozważać odwołanie PiS-u od decyzji PKW, tylko Izba Pracy. Dokładnie tak jak Hołownia zrobił w sprawie Kamińskiego i Wąsika, bo ich odwołania też formalnie, z punktu widzenia prawnego, tak jak PiS przyjął prawo, powinny trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Hołownia mówi, to nie jest sąd, więc zawiózł to do Izby Pracy, która wcześniej zajmowała się tego typu sprawami. W związku z tym, w jakimś wariancie prawnym, galimatiasie, który teraz mamy, można sobie wyobrazić, że do tej Izby trafią odwołania dotyczące finansów PiS-u, no i wtedy lepiej mieć rękę w takiej Izbie. Druga rzecz jest taka, tak sędziowie snują takie przypuszczenia, że toczą się w niej sprawy, które wróciły z Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, które dotyczą statusu neosędziów, czyli czy oni są sędziami, czy nie, w tym samej Manowskiej. Więc dobrze mieć kontrolę nad tą izbą właśnie z tych dwóch powodów. No tak, ale to wydaje mi się, że tak czy inaczej czeka nas i tak awantura, dlatego że sędzia Miąsik, który przejął teraz... No bo sędzia Miąsik mówi... Bo sędzia Miąsik mówi, że okej, on kieruje tą izbą, ale nie na podstawie zarządzenia pani pierwszej prezes. Bo powiedzmy, co ona zrobiła. Bo Manowska przejęła władzę, ale przekazała zarządzeniem władzę Miąsikowi. A Miąsik mówi, zaraz, ja nie chcę żadnej władzy zarządzeniem, bo uznałbym w ten sposób, że Manowska jest moim szefem. A nie jest.
Ja jako sędzia z najwyższym stażem, ja obejmuję władzę bezpośrednio. I to jest ten konflikt, to jest ten spór. To jest dokładnie ten konflikt. No i teraz, no, jeżeli mają się odbyć tam wybory, no to pytanie, kto je przeprowadzi? I tu mam wrażenie, że jeszcze czeka nas kolejna odsłona tej historii. Inna sprawa, że tam oczywiście więcej jest cały czas tych sędziów, tych starych sędziów, tak bym powiedział. Natomiast no, przepisy są teraz takie, że nawet jeżeli oni przeforsują swojego kandydata, to tych kandydatów musi być troje. Czyli, drodzy państwo, z trzech kandydatów wybranych, czy z trojga kandydatów wybranych przez sędziów w danej izbie, Duda wybiera jednego po rekomendacji Manowskiej. W związku z tym wystarczy, że będzie tam jeden nowy sędzia i wybór jakby jest znany, oczywisty. Ale to jest dokładnie ten sam model, który wymyślili w związku z Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, czy nieważne jak głosuje większość, i tak wybrany zostanie ten, który pasuje PiS-owi. No tak mówiąc w skrócie było i tak pewnie będzie tutaj w przypadku Sądu Najwyższego. No co też pokazuje, jak kuriozalne momentami były te przepisy, które PiS przeforsował w związku z Sądem Najwyższym. Zresztą sama ta sprawa związana z tym, że to prezydent wskazuje szefa tego zgromadzenia, no jakby pokazuje, jak PiS mocno ingerował w ten Sąd Najwyższy. No, to znaczy, że Sąd Najwyższy nawet sam nie był w stanie, nie mógł wybrać sędziego, który przeprowadzi wybory w jednej z izb, tylko prezydent musiał wskazywać. Ja już pomijam, że prezydent narzucił regulamin Sądu Najwyższego. Oczywiście, że tak. Co moim zdaniem jest no, bardzo mocno wątpliwe konstytucyjnie. Bo tu też, po co w ogóle ta kontrasygnata premiera? Kontrasygnata premiera w przypadku aktów urzędowych prezydenta jest potrzebna wtedy, kiedy to nie są akty związane bezpośrednio z jego kompetencjami konstytucyjnymi, kiedy to nie jest zapisane w konstytucji, bo ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. Jeżeli coś jest dodane ustawą, a nie ma tego w konstytucji, to premier się pod tym jeszcze musi podpisać, bo to on bierze na to, za to odpowiedzialność. Tam jest też ciekawa rzecz, bo no jest też, ale to jest oczywiście teoria, spór w doktrynie prawniczej, to znaczy są prawnicy, którzy uważają, że jeżeli premier odmawia kontrasygnaty, to właściwie powinien podać się do dymisji. Nie wynika to z żadnych przepisów konstytucji. Konstytucja tego nie przewiduje, ale jest to też ciekawy głos, bo pojawiły się też takie teorie związane z tym, dlaczego Donald Tusk wtedy no, dał tę kontrasygnatę w przypadku Izby Cywilnej. No, niektórzy twierdzili, że właśnie chodzi o to, że on po prostu nie chciał się podać do dymisji. A teraz ewidentnie nie daje kontrasygnaty. Co więcej, zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury, czy inaczej, właściwie już złożone zostało doniesienie i prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Posłuchajmy Donalda Tuska i odpowiadającej mu Małgorzaty Manowskiej. Po tym kolejnym takim zamachu pani Manowskiej, jestem po konsultacjach z ministrem sprawiedliwości, sprawa jest jasna, znaczy będzie skierowanie o podejrzenie o popełnienia przestępstwa. Nie pierwsze w odniesieniu do pani Manowskiej. Kiedyś wiceministerki u pana Ziobry jeszcze w latach tam 2005-2007 oddanej sercem PiS-owi, która dzisiaj przejęła kontrolę nad Izbą Pracy w Sądzie Najwyższym. Oczywiście nie można uznać tego zamachu pani Manowskiej i nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą izbą. Przede wszystkim ulżyło mi pani redaktor, że pan premier Tusk nie powiedział, że stoi na czele zorganizowanej grupy przestępczej, a tylko jestem zamachowcem. Być może ktoś ponownie pana premiera wprowadził. Być może ktoś pana premiera ponownie wprowadził w błąd. Obywatele naszego kraju są bardzo dzielni, zahartowani i to nie jest tak, że oni są bezsilni, ale rzeczywiście jakby władza w tej chwili nie jest w ich rękach. Władza w sensie aparatu przymusu, czyli policji, wojska, którym bardzo współczuję niektórych sytuacji. Natomiast no, rzeczywiście takie sformułowania premiera, pana premiera, nie są dobre dla społeczeństwa. Obywatele czują się niepewnie. Nie wiedzą, czy ich wyrok nie okaże się nieważny, czy będzie uznawany za istniejący, za nieistniejący. Dlatego, jeżeli ktoś mówi o praworządności,
powrocie do praworządności, to po prostu czym prędzej powinien usiąść i doprowadzić do zgody społecznej, a taką zgodę można osiągnąć tylko rozmawiając, określając pewne warunki brzegowe i przyjmując jakieś rozwiązania. Pani prezes, ja jeszcze powrócę do groźby, bo mówiąc szczerze, tak odczytuję tę wypowiedź pana premiera. Pan premier powiedział dokładnie, będę namawiał posłów, by pieniędzy poszło znacznie mniej na Sąd Najwyższy. No pieniędzy znacznie mniej na Sąd Najwyższy może okazać się w praktyce paraliżem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy rozpatruje ludzkie sprawy na tym już właśnie najwyższym ostatecznym poziomie. Jak pani patrzy na tę zapowiedź, że, no bo to jest tak naprawdę, ja powiem takim językiem już kolokwialnym, no zapowiedź zagłodzenia Sądu Najwyższego. Znaczy ja patrzę na to jak na szantaż rodem z czasów czarnej komuny, czerwonej komuny. Drodzy państwo, to jeszcze do pewnego pejzażu Andrzej Duda, który twierdzi, że wszystko jest tak, jak być powinno. Bardzo proszę. Działania, które podejmuje pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jak również te ramy, w których ja działam jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wszystko stanie się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Uspokajam tutaj, proszę się nie niepokoić. Mam nadzieję, że sprawy związane z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, jak również poszczególnych izb w ramach Sądu Najwyższego będą prowadzone w sposób właściwy przez właściwe osoby, które posiadają najlepsze kwalifikacje, wszelkie kwalifikacje ku temu, żeby takie mandaty sprawować. To jest stan wyjątkowy. Kamil, premier oprócz tego, że zajmuje się Małgorzatą Manowską i Sądem Najwyższym, zajmuje się też własnym rządem, rozpoczął przesłuchania. Ja mam takie wrażenie, przesłuchania ministrów, którzy mają przychodzić do niego i spowiadać się, co im się udało, co im się nie udało. Chyba to jest zapowiedź, tak słyszymy, zbliżającej się rekonstrukcji, która może się rozegrać mniej więcej w okolicy pierwszej rocznicy pokonania Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, czyli 15 października. Nie 13 grudnia. Z tym Tuskiem i z tą rekonstrukcją, no ja pamiętam czasy pierwszego Tuska, to właściwie przez 7 lat była mowa o rekonstrukcji rządu. Chyba rekordowo, dyskusja wokół rekonstrukcji, taka rekordowa, bez żadnych efektów, trwała z 1,5 roku, ile dobrze pamiętam. Ale wiesz, no dobrze, to niektórzy mają słabsze nerwy niż ty i na przykład, słuchaj, minister Czesław Siekierski od rolnictwa, który jest no żelaznym typem na liście do rekonstrukcji, bardzo to źle zniósł. Powiedział, że też Tusk powinien zrobić rachunek sumienia w takim razie, a nie tylko ministrowie, wiesz? Mm-hmm. I premier mu tam odpowiedział dość szybko, że widział się z panem ministrem Siekierskim na posiedzeniu rządu i był jakiś taki markotny. Zresztą jak pytałem PSL-owców o tę historię, no to oni twierdzą, że no to jest cały Czesiek. To znaczy Czesiek zadzwonił do niego dziennikarz z Superaka, bo to w Super Expressie była ta wypowiedź. Czesiek coś tam chlapnął na ofie, a oni to wydrukowali. Na razie ministrów jest za mało dyskusji, dialogu, panuje dominacja premiera, ona jest zdecydowanie za duża. No tak, wydaje mi się, że te słowa, znaczy minister Siekierski nie do końca mógł być świadomy, że to zostanie wydrukowane. Proszę państwa, ale generalnie jest tak, jest kilka było ostatnio też na wyjazdowym posiedzeniu rządu w Gdańsku, bo Tusk zawiózł całą Radę Ministrów w rocznicę porozumień sierpniowych na posiedzenie do Trójmiasta i tam było kilka spięć. Było spięcie o kredyt zero, który bardzo chce PSL, Platforma też, no bo to była obietnica, Koalicja Obywatelska, bo to była obietnica Tuska w kampanii. On musi trochę pieniędzy na ten cel dać. To nie będzie jakiś wielki projekt, nie? Kilkaset milionów pewnie maksymalnie, ale Tusk musi to pokazać. PSL też tego chce. Nie chce Lewica, ale w tej sprawie siedzi cicho, bo ma dużo innych problemów w relacjach z PSL-em, ale też nie chce Polska 2050, czyli koalicjant PSL-u i pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz publicznie krytykowała ten projekt i twierdziła, że w ogóle nie będzie na niego pieniędzy. I to się spotkało z ostrą odpowiedzią Tuska. Tam doszło do, no mówiąc delikatnie, no może nie awantury, ale Tusk ją bardzo mocno skrytykował. Ona mu nieelegancko, niezbyt ładnie odpowiedziała i dostała ostrzeżenie poważne. I wydaje mi się, że ona jest w tej chwili naprawdę na kursie i na ścieżce, bo jeśli Siekierski mówi, że Tusk ma silną osobowość, to tak po prostu jest. To znaczy
Tusk nie pozwoli się tak traktować, jak ona próbuje mu pyskować albo podważać jego pozycję, albo sugerować, że w sumie ona ma inne zaczepienie polityczne pod Szymona Hołownię. Był też jeszcze jeden przypadek. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale ona położyła uszy po sobie, wiesz, bo ona... Szukałem tego, ale zniknęło nagle, pani minister. Wiesz, to nagrała taki klip o rodzinnym kapitale opiekuńczym, tak zwanym babciowym. Świetnie byśmy państwo puścili, ale wszędzie zniknęło. Bo Tusk dostał szału. Znaczy, to był klip o Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, a nie o babciowym. To jest raz, dwa, że babciowe było projektem Koalicji Obywatelskiej. Ale Tusk mówi tak. Ziobro nagrał klip kampanii. Właśnie o to chodzi. Przez to odrzuciło sprawozdanie Państwa Komisja Wyborcza. A pani minister robi takie rzeczy i zobacz, wszystko zniknęło. Tak, tak, to prawda, to prawda. Ale w ogóle też mamy jeszcze jeden przykład z ostatnich dni, to znaczy Donald Tusk swoim ministrom, mówię o ministrach Platformy, zakazał wyjazdu na forum do Karpacza. Tak jest. Forum ekonomiczne. Bo zdaniem Tuska się ono bardzo kojarzy z PiS-em. Przez 8 lat, chociaż no oczywiście forum ekonomiczne nie było pisowskie, ono się, można powiedzieć, pragmatycznie nachyliło do... Ono się zawsze nachyla do władzy, ale bardzo się nachyliło. Ale bardzo... też Hołownia i Kosiniak. A to zaraz powiem, bo to jest też ciekawe. Ale faktem jest, że ministrowie tam nie pojechali. Chyba nie było żadnego ministra z Platformy. Spółek Skarbu Państwa, tak jak za czasów PiS-u, Orlen tam 3 piętra w hotelu wynajmował. Teraz tego absolutnie nie było. W ogóle tych spółek tam nie było. Spółki kolejowe były, w tym PKP Cargo, który bankrutuje. Myślę, że to jest kwestia pewnie umów wieloletnich. Jakiejś inercji, tak. Umów wieloletnich z czasów poprzednich. Wiem, że parlamentarzyści Platformy musieli odwoływać się z paneli. Natomiast pojechali tam przedstawiciele. Wacław Kosiniak-Kamysz dostał Nagrodę Człowieka Roku. Myślę, że gdyby Tusk tam pojechał, to by dostał tę nagrodę. Natomiast on już ma tę nagrodę. On już ma tę nagrodę sprzed lat. Natomiast Kosiniak-Kamysz pojechał. No i był też wicepremier Gawkowski. Czyli wszyscy pojechali poza... Tak, wszyscy koalicjanci poza Platformą. Tak, wiem, że Platforma podobno tam miała pretensje do Gawkowskiego, że tam i Ministerstwo Cyfryzacji wystawiło swój kramik. Aczkolwiek prawda jest taka, że akurat Gawkowski jest z tym forum związany od bardzo, bardzo wielu lat. Zresztą Józef Oleksy, który w pewnym sensie był współtwórcą tego forum, on na pewnym etapie, kiedy już był chory i już nie miał sił, to wskazał Gawkowskiego, jak można powiedzieć, swojego następcy w Radzie Programowej Forum, więc tutaj takie drobne usprawiedliwienie, jeżeli chodzi o Gawkowskiego. Ale tak, tu się klimat ewidentnie zmienił. Zresztą z tego, co ja słyszę, mnie nie było w tym roku, zresztą od kilku lat nie jeżdżę, natomiast słyszałem, że generalnie mało było ludzi, że mało ciekawych firm, mało lobbystów. No inna sprawa, że lobbyści za bardzo nie mają co robić, bo... Nie ma przedstawicieli rządu. Ale też nic się za bardzo nie dzieje. Ale jest to jakiś sygnał, to znaczy umówmy się, władza generalnie jest w stanie tego typu imprezy bardzo osłabić, bo nie ma spółek Skarbu Państwa, nie ma ważnych ludzi, to po co tam jeździć, tak? Więc w tym sensie to jest jakiś pokaz siły czy konsekwencji. I oczywiście udało się organizatorom zaprosić przedstawicieli innych partii, ale jednak kluczowej partii nie było. Kamil, na jesieni będzie kilka takich inicjatyw partyjnych wewnątrz koalicji, które mają pokazać odrębność członków, będą też grać na konfliktach, dlatego że uważają, że na tym zyskują. Jest to starcie, o którym mówimy, PSL kontra Lewica. Fiaskiem zakończyły się negocjacje PSL-u z Lewicą w sprawie ustawy o związkach partnerskich. Lewica twardo stawia trzy kwestie, na które PSL nie chce się zgodzić, czyli przysposobienie dzieci, czyli uznanie wzajemne dzieci biologicznych partnerów za własne, wspólne opodatkowanie partnerów i zawieranie takiego związku w Urzędzie Stanu Cywilnego. I PSL przygotowuje swoją ustawę czy projekt ustawy o osobie najbliższej, która będzie pozbawiona tych elementów. No ale po co to? No przecież taka ustawa, poza tym, że pokażemy, że nie zgadzamy się na projekt Lewicy, pewnie nie ma szans w Sejmie. No nie ma szans, ale to znaczy też, że PSL nie poprze rządowego projektu. I to jest tylko próba pokazania, że my jednak mieliśmy dobre intencje. No oni, PSL-owcy, jeszcze upierają się przy jednej rzeczy, to znaczy, że żeby nie było uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. No tak. Znaczy mam wrażenie, że to jest dla nich taka... Oni się strasznie przy tym upierają, bo oni uważają, że jeden krok może doprowadzić do kolejnego kroku, czyli do małżeństw jednopłciowych. No złośliwie mówią, dobrze, to w ogóle małżeństwa heteroseksualne mogą prowadzić do małżeństw jednopłciowych, jeżeli już tak sprawę do absurdu sprowadzimy. Natomiast ewidentnie PSL zarzuciło kotwicę tą prawicową, konserwatywną,
ewidentnie stało się to po wyborach europejskich. Nie wiem, czy to ma sens z punktu widzenia PSL-u. Natomiast oczywiście też jest tak, że bo tu jeszcze mamy problem lekcji religii. I wychowania patriotycznego. Wychowania patriotycznego i jeszcze fundusz kościelny. Tak. Też jest istotna sprawa. Oni nie są, drodzy państwo, nie chcą, nie są gotowi, czy nie chcą drastycznych cięć w funduszu kościelnym. Chcą, żeby się to stało w porozumieniu z biskupami, żeby zmiana zasad finansowania kościoła, żeby kościół był finansowany przez wiernych, ale w porozumieniu z kościołem. Kosiniak kieruje, jako szef MON-u, wicepremier, kieruje pracami, które mają do tego doprowadzić. Tusk go krytykuje. Wychowanie patriotyczne to jest ich projekt trochę a la Przemysław Czarnek, bo to tak naprawdę, żeby sprowokować bardzo takie liberalno-lewicowe kierownictwo Ministerstwa Edukacji, tak? Barbarę Nowacką, Katarzynę Lubnauer. Wiesz, co PSL-owcy mówią o tym Ministerstwie Edukacji? Co tam zawisło? Duch Palikota. Więc drodzy państwo, będą się starali tym grać, będą się starali odróżniać, ale ja mam wrażenie, powtarzam, że ta koalicja jest stabilna i te wszystkie bijatyki są, czy o kredyt 0%, składki dla przedsiębiorców, też jest potężna bijatyka. Chyba PSL coś dostanie w tej kwestii. Plus te rzeczy ideologiczne, to nie rozbije koalicji. Znaczy ta koalicja jest tak scementowana niechęcią do PiSu, nic jej nie zagraża. Ale tak przeszliśmy do jakiejś takiej części patologicznej stanu wyjątkowego. Kamil, krótko. Robert Bąkiewicz, odwiedziła go policja, wiesz. Mm-hmm. W Pruszkowie, w jego domu. Posłuchajmy, drodzy państwo, bardzo proszę, Bąkiewicz. To jest akt po prostu politycznej zemsty. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby nachodzić mój dom, bo tak to traktuję. O 6 rano, gdzie mam małe dzieci, czwórka dzieci była w domu. Absurdalny powód do przeszukania. W mojej ocenie celem tych podjętych działań był właśnie dostęp do moich, nie wiem, akt, do mojego komputera, do mojego telefonu. Natomiast same czynności w działaniu policji nie doszukuje się żadnych jakichś znamion. Po prostu były przeprowadzone w sposób profesjonalny i w sposób taki dbający również o moją rodzinę, i no bo to oczywiście tego typu sytuacja wywołuje emocje. Natomiast jaka jest przyczyna tego przeszukania? Jak absurdalna? Chodzi o identyfikację osoby, tak? Z marszu z 2018 roku? Tak. Proszę państwa, przede wszystkim sytuacja dotyczy sprawy sprzed 6 lat. To jest jedno. Drugie dotyczy jednej z osób z marszu na stulecie odzyskania niepodległości, gdzie było grubo ponad pół miliona, nie, może nawet milion ludzi było. Jedna osoba miała dokonać rzekomego tam przestępstwa. Do tej pory prokuratura, przynajmniej po wznowieniu tego śledztwa, nie zgłosiła się do mnie o przekazanie jakichś dokumentów czy jakiejś wiedzy. Po prostu dokonała dzisiaj najścia na mój dom. Czyli powód jest kompletnie absurdalny. No więc on mówi o rodzinie, drodzy państwo. Czwórka dzieci. Tak, na fikcyjny rozwód, wiesz, żeby uciec przed długami. Ale może już nie ma długów, może związał się na nowo ze swoją żoną. Zawsze trzeba wierzyć w człowieka. Dobrze, słuchaj, czy to nie napędzi koniunktury marszowej 11 listopada, gdyż, posłuchajmy pana prezesa, on osobiście się wybiera na marsz, chociaż, no właśnie, posłuchajmy. Mamy do czynienia z atakiem na uroczystość, mówię o Marszu Niepodległości, w której uczestniczy dziesiątki, setki tysięcy zwykłych Polaków i która to uroczystość, jeżeli nie ma prowokacji, tak jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej, to przebiega spokojnie i nic złego tam się nie dzieje, poza tym, że po prostu Dzień Niepodległości, rocznica 11 listopada, jest obchodzona tak, jak powinna być obchodzona. To znaczy jest świętem nie tylko państwowym, ale także świętem narodu, świętem społeczeństwa. Ten udział, i to udział ludzi z całej Polski, w tym jest właśnie wyrazem tej sytuacji. I to jest sytuacja, która wydawałoby się powinna odpowiadać każdemu normalnemu rządowi polskiemu. To znaczy takiemu, który chce realizować polskie interesy. No ale dzisiaj mamy rząd, który chce realizować, i to no każdy w tej chwili, kto w ogóle chce mieć jakiś kontakt z prawdą, musi potwierdzić interesy innego państwa, niemieckiego, a później jeszcze
przy końcu wypowiedzi wrócę do innego wątku i tam będzie mowa jeszcze o jednym państwie. Otóż to właśnie powoduje, że mamy do czynienia z procesem, który często jest sprowadzany błędnie według mnie, całkowicie błędnie, to już kiedyś tutaj mówiłem, do zemsty. Oczywiście nie jeden człowiek powiedział, że Tusk jest człowiekiem mściwym, ale to jest coś w tej chwili sprawa drugorzędna. To jest pacyfikacja. To jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości. Ja też będę na marszu 11 listopada, na Marszu Niepodległości. No, jestem jednym z parlamentarzystów, no, ale pozwolę sobie też i to powiedzieć we własnym imieniu, że też będę w tym brał udział. Brałem tylko raz w setną rocznicę, czyli w 2018 roku. Ale tym razem uważam, że też powinienem wziąć udział. Drodzy Państwo, wszystko właściwie dotyczy tego marszu w 2018 roku, bo to był marsz w stulecie odzyskania niepodległości. I wtedy to było tak, że Kaczyński, który zawsze unikał Marszu Niepodległości, bo mu się to kojarzyło ze środowiskami nacjonalistycznymi, do których nie chciał być przylepiany, on uciekał, robił sobie marsze w Krakowie. To był ten jeden, jedyny raz, kiedy politycy PiS-u, Kaczyński, Morawiecki, Duda... stanęli... To było dziwne. Właściwie to było dziwne, bo to niby był taki... dwa marsze. Dwa pochody oddzielone od siebie, ale idące tą samą trasą, oddzielone jakąś krótką przerwą. Pochód pisowskich oficjeli i dalej Marsz Narodowy. I tego dotyczy między innymi ta wizyta, dlatego że prokuratura wznowiła śledztwo umorzone za czasów rządu PiS-u i szuka osobników, którzy mieli kierować hasła czy groźby karalne w czasie tego marszu, bo tam było też dużo protestujących wtedy ze środowisk liberalno-lewicowych i dlatego odwiedzili pana Bąkiewicza właśnie. No i tak. I asystenta Krzysztofa Posaka. Również pana Marzocha, natomiast który teraz jest asystentem, no wtedy pełnił... Jedna wielka rodzina. Czasem z rozwodami. Oczywiście pokłócona. No bo rozwody czasem, ale potem są, schodzą się. Tak. Natomiast no, jest tak, że ci prawdopodobnie ludzie czy człowiek, który wygłaszał groźby karalne, no, mógł należeć do straży marszu. Co więcej, no, Bąkiewicz rejestruje tych uczestników, więc prokuratura uważa, że on będzie miał dane takiego człowieka. Tak, tylko że on i on się do tego, można powiedzieć, przyznał w trakcie przesłuchania, ale też zasłaniał się niepamięcią, to znaczy, a prokuratura gdzieś tam odkryła, że był jakiś formularz online, tak, na którym można było wklepywać dane, żeby zapisać się do straży marszu. No i prokuratura teraz szuka tej listy. Bąkiewicz mówi, że ta lista nie istnieje. No i wjechali mu do domu. Choć sam Bąkiewicz mówi, że oni się zachowywali kulturalnie. Już do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W którym już nie ma pana Bąkiewicza. Ale wszyscy się tam pojawili. Bo konfederaci go wysiudali. No to takie prawicowe gry i zabawy, drodzy państwo. Tak. Rozwody. Ale tak czy inaczej, Kamil, no mogą napędzić koniunkturę. Mogą, tak, no bo niektórzy mogą to odczytać też jako strzelanie z armaty do wróbli. Tak. Natomiast swoje próbuje tutaj ugrać Jarosław Kaczyński, no, który widzi, że ten początek politycznego sezonu no, nie idzie najlepiej. To znaczy, że ten start był fatalny. Odwołana przystań Polska, no cały czas problem z kandydatem na prezydenta, utrata subwencji. No to Kaczyński sobie wymyślił wiec pod Ministerstwem Sprawiedliwości 14 września, który... No moim zdaniem jednak jest nie w smak Konfederacji, no bo o ile Robert Bąkiewicz już dawno pożegnał się z tym środowiskiem i związał się z Prawem i Sprawiedliwością, przecież on... Suwerenną Polską. Ale on kandydował z Radomia, właśnie tak, z rekomendacji Suwerennej Polski, zresztą był promowany osobiście przez Zbigniewa Ziobrę, no to jednak Konfederacja... między innymi dlatego oni go nie cierpią, no bo uważa go za zdrajcę, który został kupiony przez Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież on dostał miliony z różnych funduszy. No jakieś 3-4 miliony dostał od Piotra Glińskiego z Funduszu Patriotycznego. Ja tylko, drodzy państwo, przypomnę, 2018 rok, wtedy Hanna Gronkiewicz-Walc kończyła prezydenturę w Warszawie, zakazała tego marszu i sprawa oparła się o sądy. Wtedy PiS się też do tego włączył po to, żeby jakoś skanalizować to poparcie, które rosło na prawicy i politycy PiS-u robili takie właśnie dwa paramarsze,
ale ten marsz Dla Ciebie Polsko, on się właściwie nie ruszył niczym od tych marszy niepodległości, które są zawsze w tym całym trochę kibolskim anturażu. Natomiast no oczywiście było tak, że było, narodowcy rzucali w przeciwników marszu butelkami, racami. Pojawiła się, ja tam byłem na tym marszu, pojawili się goście z Włoch, no faszyści z Forza Nova. Którzy byli nazywani, w ogóle zapraszani jako przyjaciele, no a powiedzieć, że to jest prorosyjskie ugrupowanie, to nic nie powiedzieć. Więc, no myślę, że Lech Kaczyński, no to przewracał się w grobie, jak widział, kto idzie na tym marszu i z jakimi hasłami. I trochę prokuratura do tego wraca po latach, dlatego że przez lata po prostu za Zbigniewa Ziobry nic się w tej sprawie nie działo i było przyzwolenie, żeby w tej sprawie nic nie robić. Inna rzecz, że pamiętasz, no zarządów Platformy były też ekscesy, kiedy policjanci pobili uczestników Marszu Niepodległości, policjant nawet został za to skazany. No właśnie o to chodzi, został ukarany i został wydalony ze tak służby. Jest. Drodzy Państwo, dobrze, jak już jesteśmy w takich klimatach wschodnich, to będzie krótki chyba element. Kamil, pojawia się informacja Rzeczpospolitej, że rosyjski szpieg, który został zatrzymany w Polsce, a niedawno został w ramach wielkiej wymiany międzynarodowej wysłany tam, gdzie jego miejsce... Pablo G. Pablo... Pawier Rupcow. Wolę tę wersję pana Pablo González. Pablo González, tak. Alias Pawiel Człowiek Rupcow. O dwóch twarzach, udający hiszpańskiego działacza organizacji takich NGO-sowych, dziennikarza, a tak naprawdę agent GRU, który został schwytany i osadzony w Polsce, miał dostęp... miał dostęp do dokumentów zgromadzonych w śledztwie w jego sprawie, a zatem zanim został wysłany... No właśnie nie tam, gdzie powinien zostać wysłany, ale dobrze. Wrócił na łono Władimira. Matuszki Rosji, tak. To dostał dostęp do informacji, do akt śledztwa, w którym zostało opisane, jak został zdjęty. A zatem pojawiły się zarzuty. Rzeczpospolita napisała taki tekst. Posłuchajmy pana prezydenta, bo on popłynął najmocniej. Bardzo proszę. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że myślę, że wtedy już nie było żadnych wątpliwości, że ten pan jest rosyjskim agentem, ponieważ wiadomo było, że będzie on uczestniczył w wymianie, która jest organizowana przez służby Stanów Zjednoczonych. W związku z powyższym obawiam się, że panowie z ABW mieli świadomość, iż pokazują te akta po prostu niekomu innemu, tylko funkcjonariuszowi czy agentowi rosyjskich służb specjalnych, który zresztą był w naszym kraju przecież oskarżony o szpiegostwo. Więc no, mogę powiedzieć tylko tak. No, wiecie Państwo, o ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB. Jeżeli chodzi o współpracę, to było za rządów pana premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. No, czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest mój komentarz na ten moment w tej sprawie. Ta insynuacja, czy wprost właściwie stwierdzenie, właśnie w obecności zagranicznych mediów i prezydenta Litwy, że polskie służby i polski rząd współpracują z rosyjskimi służbami specjalnymi w czasie, kiedy trwa wojna, w czasie, kiedy razem między innymi z Litwą przygotowujemy ten pas obrony Tarcza Wschód, kiedy zaufanie do Polski jest absolutnie kluczowe, żebyśmy mogli wspólnie z całą Europą zbudować bezpieczną granicę dla Polski, bezpieczną dla Litwy, bezpieczną dla Europy. Pan prezydent wygaduje takie bzdury. Powiem bardzo wprost, bo w głowie mi się nie mieści, że to się w ogóle mogło zdarzyć. To, że pan prezydent czasami się kompromituje jako osoba w czasie swoich różnych misji zagranicznych. Do tego się wszyscy zdążyliśmy przyzwyczaić. Ale ta sprawa to nie jest prywatna sprawa pana prezydenta, ani kwestia jego osobistej reputacji. Tam i tak już za wiele nie jest do naprawienia. Problemem jest to, że to, co powiedział, bardzo mocno szkodzi interesom Polski. Że to godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo Polski. Więc było to nie tylko bardzo niemądre
i takie niepoważne, dość nie pierwszy raz, ale że z tego wynikają też bardzo konkretne szkody. Pan prezydent jeszcze tak tą mimiką podkreślił. Ale jest to, pozwól, że swój przekaz. Nie czuję się, nie wiem, czuję się niezręcznie, ale szanowny panie prezydencie, umowa, jeśli już w ogóle umowa SKW z FSB, to był rok 2013, a nie 12. I tak naprawdę ja znam cały anturaż resetu i tak dalej, to jest politycznie wygodne, ale ona nigdy nie weszła w życie. Tak? To jakby Andrzej Duda uderza tak jak umie, a że nie umie, to jest tylko jak wiesz, jest. To szkoda, że stał obok prezydent Litwy, który chwilę wcześniej mówił o zagrożeniu ze strony Rosji. No to tak ani to miejsce, ani czas, ani towarzystwo, tak bym powiedział. Dobrze, drodzy państwo, posłuchajmy przez chwilę prokuratora krajowego Dariusza Korneluka i powiemy państwu, jak to wyglądało. Bardzo proszę. Jeżeli dana osoba staje pod zarzutem popełnienia określonego przestępstwa, co do tej osoby następnie jest sformułowany akt oskarżenia, to przed sformułowaniem aktu oskarżenia udostępnia się w sposób kategoryczny całość zgromadzonego materiału dowodowego. O tym mówi Kodeks Postępowania Karnego. Żyjemy dzisiaj w świecie wolnym i każdy ma prawo do obrony. I każdy, to nie jest inkwizycja, to nie jest proces kapturowy. Każdy ma prawo wiedzieć, o co jest oskarżony, jaki, panie redaktor, jaki materiał na niego został zgromadzony. Dobrze, panie prokuratorze, powiedział pan, że cały zgromadzony materiał. Tak. Czyli rozumiem, że te akta nie zostały wyczyszczone, czyli szpieg mógł się dowiedzieć o tym, kto doprowadził do jego demaskacji, mógł się dowiedzieć o nazwiskach, w jaki sposób do tego doszło? Jestem po rozmowie, pani redaktor, z prokuratorem prowadzącym to śledztwo, który mnie zapewnił, po pierwsze, ten materiał niejawny, on jest niejawny przede wszystkim z przyczyn formalnych, co potwierdził mi także dzisiaj szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po drugie, zawartość tego materiału niejawnego od strony materialno-prawnej w niczym nie zaskoczyła samego oskarżonego. On się z tych materiałów dowiedział, czym się zajmował, a więc to, co my wiemy i dlaczego my oskarżamy go o popełnienie przestępstwa z artykułu 130, paragraf 1 kodeksu karnego. Tam nie ma, pani redaktor, nie ma żadnych nazwisk, nie ma żadnych ustaleń, które mogłyby, i okoliczności, które mogłyby godzić w interesy Rzeczypospolitej. Przy tej okazji, pani redaktor, nie ma tam technik operacyjnych? Nie ma, absolutnie. Nie ma technik operacyjnych, metod zastosowanych. Z tego materiału oskarżony dowiedział się, co polskie służby wiedzą, w jaki sposób informacje przekazywał dla Federacji Rosyjskiej. Tylko tyle. A więc on dowiedział się o własnej działalności, to co robił na szkodę i Ukrainy, i Polski. Nic więcej. Drodzy państwo, więc tak, kluczowe pytania. Ja mógłbym wierzyć w tę historię, czy mógłbym mieć zastrzeżenia pod kilkoma warunkami. Tam kilka rzeczy się nie zgadza. To znaczy, jeżeli polskie władze wiedziały, że wysyłają tego gościa do matuszki Rosji, to po co mu pokazywali te dokumenty? No, prokuratura mówi, no bo takie są przepisy. To jest bardzo przepisy, to prokurator może odwlec, dokumenty mogą być wypożyczone, jest to sposobem, żeby to odwlec. Więc dlaczego to zrobili? Po drugie, jeżeli w kancelarii tajnej on oglądał te dokumenty, a częściowo oglądał, no to można zakładać, że tam były tajemnice państwowe, tak? Byłem kiedyś raz przesłuchiwany w kancelarii tajnej i to, co tam widziałem, no, to było wszystko po prostu. W związku z tym można było podejrzewać, że tam jest wszystko dotyczące tego, kto go wydał, jak go wydał, jakimi metodami, technikami. Kluczowe, tak? I teraz zarzuty do prokuratora nie dotyczyły tego, że on ma po prostu takie prawa. Dotyczyły tego, dlaczego mu te prawa dano, jeżeli on nie miał finalnie odpowiadać przed polskim sądem. Więc po co myśmy faceta informowali, jeżeli wysyłaliśmy go do matuszki Rosji? I teraz tak, jakby odwołam się do swojej wiedzy i tutaj muszą nam państwo uwierzyć. Najpierw trochę statystyki. Od 2016 roku, czyli od momentu, kiedy PiS przejął prokuraturę i służby, było 14 spraw o szpiegostwo, w których 32 osoby usłyszały zarzuty. 12 z nich złożyło wnioski o dostęp do akt i wszystkie je dostały. Powiedzą państwo to, co ja powiedziałem swojemu informatorowi. Okej, ale to są wszystko goście, którzy dostali zarzuty w Polsce i są sądzeni w Polsce, więc mają prawo do zobaczenia wszystkiego, bo polski sąd i tak to oceni, i tak ich wsadzi lub nie.
Więc usłyszałem zapewnienie, że i Korneluk, i prokurator referent w tej sprawie, czyli prowadzący prokurator, wiedzieli doskonale, że jest przygotowywana wymiana. Dlatego też z tych dokumentów zostały usunięte wszystkie informacje, które mogłyby jakby dodać mu nowej wiedzy. Tam znalazły się tylko i wyłącznie informacje dotyczące jego działań, o których on wiedział jako człowiek, który te... Jak on się zobaczył w lustrze po prostu. Zobaczył się w lustrze, ale nie wiedział, kto go wydał, jakimi metodami i zostały usunięte wszystkie informacje, które mają pokazywać, jak został namierzony, bo to mogłoby pokazywać techniki operacyjne albo zdradzać to, co strona zachodnia, tak ją nazwijmy, wie o działaniach Rosji. W ten sposób uniknięto właśnie takiej konspiracji. Trochę tak mówią moi informatorzy, no to trochę było po bandzie, ale wszyscy wiedzieli, że on wyjeżdża, a jednocześnie proceduralnie nie można mu było odmówić dostępu do tak, bo to jest istotne akt. Moim zdaniem, bo myślę, że niektórym się wydaje, że no ale jak to mu akta pokazujemy? To znaczy, jeżeli prokurator kończy śledztwo, to musi pokazać akta. Tak po prostu jest w przepisach. Najciekawsze jest to, że to jest przecież ten sam prokurator od początku, który prowadził tę sprawę. Tak. Czyli prokurator, który zaczął ją jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry. Tam się nic nie zmieniło. To jest cały czas ten sam prokurator referent. Można odmówić dostępu, powołując się na bezpieczeństwo państwa. Ale w czasie śledztwa. Ale w czasie śledztwa, kiedy śledztwo nie jest zamknięte. I choćby państwu się to nie podobało, to każdy podejrzany, bo przecież on nie jest skazany, nie był skazany, no i nie będzie skazany. Bo to jest tak, że prokurator kończy śledztwo, jeżeli był wniosek o dostęp do akt, są udostępniane te akta, prokurator pisze akt oskarżenia, akt oskarżenia idzie do sądu. I tak było w tym przypadku. No tylko, że nastąpiła wymiana. I powiem państwu ostatnią rzecz w tej sprawie, bo sam zapytałem... Naprawdę rozmawiałem z ludźmi, którzy tą sprawę znają bardzo, bardzo dobrze. No wiedzą o niej wszystko. I pytam, ale powiedzcie mi tak, dlaczego robicie w ten sposób, że faceta wydalacie do Władimira Władimirowicza, a jednocześnie nie zamykacie śledztwa? No przecież Korneluk mówi o takiej dziwnej formule, używa, że ustała przyczyna i tak jakaś, przepraszam, nie jestem prawnikiem, ale on wymyśla dziwną formułę, żeby powiedzieć, że myśmy właściwie bez procedur przekazali tego Pawiela. Bo tak rzeczywiście jest, bez procedur. To jaki sens ma w tej chwili kontynuowanie tej sprawy, bo akt oskarżenia pójdzie do sądu, podczas gdy my faceta daliśmy ruskim? Otóż sens, tak tłumaczą, jest taki, że jeżeli my nie będziemy kontynuować tej sprawy, on nie zostanie skazany przez sąd, a byśmy tę sprawę zamknęli, to on formalnie jest człowiekiem nieskazanym i ma prawo wjazdu do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Znaczy wszyscy wiedzą, kim on jest oczywiście. Ale jednocześnie mogą mu zmienić tożsamość, mogą próbować gdzieś go wepchnąć. Jeżeli będzie skazany, no to ma być jakaś elementarna gwarancja, że on tak po prostu sobie nie wjedzie do Unii Europejskiej. Tylko o to chodzi. No i tyle, dobra. Także sprawa jest lekko dęta, tak bym powiedział. To jeszcze mi powiedz, Kamil, na koniec tej części, jak weszliśmy w klimaty służb, bo ty się interesowałeś sprawą, która nie jest dęta, czyli używania Pegasusa przez poprzednią władzę wobec polityków ówczesnej opozycji, czyli obecnej władzy, przepraszam, że zamieszałem, wiemy o co chodzi. PiS kupił Pegasusa i stosował wobec konkurencji politycznej. Powstała komisja śledcza, wielu sobie wiele po niej obiecywało. Ja także, zawsze uwielbiam oglądać za kulisy. Ta komisja jest kompromitacją. Powiedziałem to szefowej Magdalenie Sroce prosto w twarz, więc mogę to powiedzieć państwu, ta komisja nic nie zrobiła. Ty zajrzałeś za szczegóły. Ja potwierdzam, że tak powiedziałeś. Są państwo. Bywam naprawdę bezpośredni, ale ty poszedłeś krok dalej, bo oprócz przyglądania się mojej bezczelności, zajrzałeś za szczegóły, wywlokłeś bebechy. Dlaczego ta komisja może się skończyć kompromitacją? No między innymi dlatego, że ona ma problem z uzyskaniem materiałów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To CBA. Poczekaj, jest nowa szefowa CBA. Aha, widzisz. No właśnie. Znaczy no, z nowego rozdania. Mało tego. Ta szefowa została szefową CBA dzięki sprawie Pegasusa. Dlaczego? Dlatego, że ona jeszcze za rządów PiSu, to był rok 2022, pracując w delegaturze w Bydgoszczy, została... Bydgoszczy, co to państwu mówi? Kto to stamtąd jest politykiem? Posłem? Europosłem teraz? No właśnie, kto? To jest państwo... Szanowni państwo, no... Chodzi o Brejzę oczywiście. Tak. Ona wiedziała, co się dzieje w CBA wokół Brejzy. Ale ona akurat w sprawie, pracując za czasów pisowskich w służbach, ona zachowała się w tej sprawie w porządku. To prawda. Ona robiła to,
co każdy funkcjonariusz CBA powinien robić. Czyli przewertowała materiał, w ogóle odkryła, że część materiałów uzyskanych od Brejzy za pomocą Pegasusa została zniszczona. Zarządziła konfrontację z udziałem Agnieszki H. na podstawie zeznań, której opierały się oskarżenia wobec Brejzy, właściwie Brejzów, bo tam też chodziło o ojca, który był prezydentem Inowrocławia. I w trakcie tej konfrontacji okazało się, że pani Agnieszka H., która miała na koncie sama zarzuty o nadużycia związane z wyprowadzaniem kasy na podstawie lewych faktur z urzędu. W Inowrocławiu, a wcześniej w Kruszwicy, zresztą ona była związana wcześniej z PiS-em, że ona po prostu kłamała. Więc... Drodzy Państwo, chcemy powiedzieć, że pani Agnieszka Kwiatkowska-Górdak, która jest szefową CBA, została szefową CBA także dlatego, że zachowała się przyzwoicie w sprawie Brejzów. Nikt Państwu tego oficjalnie nie powie. My to Państwu mówimy. Oficjalnie nikt tego nie powie. Nie chcemy powiedzieć, że była sygnalistką, bo to może jest przesada. Ale zachowała się przyzwoicie, więc w czasach trudnych zachowała się przyzwoicie, ale słyszę, Kamil, że teraz zachowuje się przyzwoicie inaczej. To znaczy tak, no, za chwilę do tego przejdę, natomiast a propos jeszcze tej blokady, bo generalnie jest tak, że ona przede wszystkim nie zgadza się na udostępnienie Komisji Materiałów Operacyjnych związanych bezpośrednio z inwigilacją konkretnych osób Pegasusem. To jest po pierwsze. Ona wszystkie materiały przekazała do prokuratury, bo miała taki obowiązek i CBA mówi, że współpracuje z prokuraturą. Na przykład co do komisji, no tu sprawa jest inna, no bo przepisy nie są, powiedziałbym, sprzyjające właśnie komisji śledczej. Jeżeli chodzi o prokuraturę i sądy, jest zupełnie inaczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Właściwie do tego tygodnia pani Górdak blokowała przesłuchanie w tej właśnie sprawie, w sprawie Pegasusa, byłych wiceszefów CBA z związanych z PiS-em. Czyli na przykład Grzegorza Ocieczka. O, legendarna postać. Człowiek Zbigniewa Ziobry. I pana Karpety na przykład, który, jak słyszę, zachował się akurat w tej sprawie bardzo źle. W każdym razie ona do teraz blokowała to przesłuchanie. Ja we wtorek wysłałem pytania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie i tych materiałów operacyjnych, i w sprawie blokady przesłuchań. I co się stało? Półtora dnia później... Stał się cud. Tak, stał się cud. Ja dostaję odpowiedzi, bo czekałem z publikacją tekstu na ten temat, na odpowiedzi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dostaję odpowiedź, w której czytam. Szefowa CBA zgodziła się w określonym zakresie na przesłuchanie byłych wiceszefów CBA. Ty wpływasz na procesy polityczne. Dzwonię do komisji i mówią, tak, wydarzył się cud. Rano wpłynęła zgoda. Oczywiście. No dobrze, ale nadal nie mamy materiałów informacyjnych, materiałów operacyjnych. Nadal nie mamy zgodę tylko na przesłuchanie. Zresztą to przesłuchanie... A oni się będą zasłaniać tajemnicą. Moim zdaniem oni się będą zasłaniać, bo oni będą mogli mówić na temat być może zakupu CBA, statystyk związanych z użyciem tego narzędzia, natomiast o konkretnych inwigilacjach nic nie powiedzą. Powiemy Państwu więcej. Ja wiem, że to jest symboliczne, ale to jest do jakiegoś stopnia naprawdę istotne. Legendy o tym, że Komisja do Spraw Pegasusa ma na przykład listę inwigilowanych polityków, są nieprawdziwe. Ona nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Kompletne zero, nul, nic. Podczas gdy służbami kieruje pani, która się zachowała przyzwoicie zarządu PiS-u, ale też no, koordynatorem jest Tomasz Siemoniak, a premierem, który nadzoruje służby, jest Donald Tusk. Ale my wiemy, że Tomasz Siemoniak miał świadomość tego problemu od dłuższego czasu. To prawda. Kto wie, być może teraz w jakiś sposób zadziałał nieformalnie, ale przy tej okazji jeszcze słyszę, że opinia o pani Kwiatkowskiej Górdak no troszeczkę się zmieniła w ostatnim czasie. Miała być twarda i bezkompromisowa. Patrzę, jak w grudniu była powoływana. No, ale pojawiają się głosy i to osób, które i mają związek ze śledztwem w sprawie Pegasusa i w ogóle obracają się gdzieś bliżej służb, że nie wiem, jak to dobrze nazwać. Nazwij to no, soduwa odbiło, że soduwa odbiło troszeczkę. Jednak. Że Bizancjum się robi. No, nie wygląda to dobrze w każdym razie. Pani Agnieszko, pani się ogarnie. Tą częścią, tą takim wezwaniem przechodzimy do części rozrywkowej. Tam będzie kilka osób, które się nie ogarnęły. Zapraszam. To jest stan wyjątkowy. Kamilu, do Sejmu wróciła pani Anna Paluch. To jest, wiesz, że jest jedna z ulubionych moich bohaterek. 116,43 czynszu za 40-metrowe mieszkanie komunalne. Ale wiesz, ona się nie dostała w wyborach w 2023 roku, jesienią, do parlamentu. Krótko była poza Sejmem. Ale los się do niej uśmiechnął.
Ale los się do niej uśmiechnął, bo w Małopolsce rządzi PiS i powołał ją do zarządu Małopolskich Dworców Autobusowych, wiesz? I Bogdan Pęk, działacz PiS-u, wcześniej PSL-u, powiedział, że no bo kiedyś jeździła autobusami. No teraz jeździ samochodami, bo parkuje dla, na miejscach dla niepełnosprawnych. W każdym razie, słuchaj, poznaliśmy jej zarobki. No więc, słuchaj, ta końcówka roku, jak ją zatrudnili, no to grudzień tylko po wyborach, no to zainkasowała 11 tysięcy, ale 5 miesięcy, słuchaj, pracy pełnej teraz w tym roku, zanim została na nowo posłanką, 7 dych. A ona miała jakąś specjalizację tam na przykład? Że nie wiem, czy tankami się zajmowała, albo przegubowymi autobusami, bo to jest ciekawe, wiesz, zastanawiam się, co taka... Jest to dużym wyzwaniem dla mnie, wiesz co... Postaram się, żeby nasz korespondent Tomasz Mateusiak, nasz korespondent z Małopolski. Z Małopolski. Właściwie z Podhala. Z Podhala. Zapytał ją, wydaje mi się, że będziemy dżingla robić z jej odpowiedzi, bo ona Tomka bardzo lubi, ale... A może jak pani nas słucha, to sama pani powie, jaka specjalizacja. Przegubówki mówisz? Albo opony zimowe, bo tam, wiesz, też, nie? Wiesz, to myślę, że to musiało być bardzo... Słuchaj, mam inną specjalizację. Śmieci. Słuchaj, bo ta władza małostkowo wraca nie tylko do ziobrysty Roberta Bąkiewicza. Tak. Chciałem to powiedzieć trochę inaczej, ale nie. Masz Bąkiewicz. Jeszcze szansę. Nie, lepiej nie. Natomiast słuchaj, jest poważna sprawa i nie ma sobie co robić jaj. Zięć byłej europosłanki Beaty Kempy. On robi w śmieciach. Mhm. Krążyły, słuchaj, takie legendy. Krążyły legendy i tak, słuchaj, zarządów PiS-u już się zajmowano nielegalnymi wysypiskami śmieci, które były we Wrocławiu. Były takie niecne podejrzenia, że to jest jego, wiesz? Ale nie chcę państwu powiedzieć w szczegółach, ale prokuratura, co za surpriza, uznała, że w sumie to jest wykroczenie i przekazała policji. A policja kierowała wnioski do sądu o jego ukaranie tak, że najpierw, wiesz, papierologię źle zrobili, źle wnioski wypisali, a potem już jak wypisali dobrze, to się przedawniło, wiesz? Oj. I teraz Bodnarowcy wracają do tego podłego śledztwa. Bodnarowcy wracają do tego podłego śledztwa, więc trzymamy kciuki za zięcia. Ale a propos Beaty Kempy, no to podobno może czekać ją awans niedługo. No tak, dawaj, bo, dawaj, no tak, no bo przecież pani Beata Kempa, która no niestety nie odniosła sukcesu w wyborach europejskich. Pozdrawiamy Michała Dworczyka i pieniądze, które wpłynęły na jego kampanię. Z tego powodu z miejsca numer 3 w eurowyborach zyskał najlepszy wynik. Anna Zalewska, która była na jedynce, jakoś jeszcze prześliznęła się przez próg. Bo sobie zrobiła zdjęcie z prezesem w ostatnim tygodniu kampanii. Chyba to przesądziło. Ja myślę, że napędzała ją w kampanii nienawiść do Dworczyka, a dla Beaty Kempy i jej zięcia zabrakło niestety. Zabrakło, miejsca. Ale podobno o tym się mówi, no bo suwerenna Polska ma być wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość. I prezes nawet o tym mówił ostatnio, że szykowane są miejsca wśród wiceprezesów dla ziobrystów. Także to nie dla Patryka Jakiego i dla Zbigniewa Ziobry, ale ponieważ Ziobro jest wyłączony ze względu dobrze, na chorobę, ale to Beata Kempa. No, ale to chleba z tego nie ma. Jakaś, oni nie mają kasy, nie śmierdzą groszem. No. Ona zostanie wiceprezesem, będzie musiała 1000 płacić. Nie ma nic, nie? Oprócz śmieci zdjęcia. Myślę, że nic nie odłożyła. Słuchaj, no to trochę śmieci. Mastalerek znowu powinien tutaj zainterweniować. Jak to? No tyle w europarlamencie i nic? W sumie nasza racja jest taka, która odłożyła, słuchaj. Ty bardziej siedzisz w tych ministrach sportu. Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, to była po Witoldzie Bańce, prawda? Znaczy zaraz po to tak naprawdę był formalnie Mateusz Morawiecki, który został przez chwilę ministrem sportu. Ale jeszcze dla dobra był polskiego Piotr sportu. Gliński, przypominam. A, to prawda. Który był ministrem też, kultury i sportu. On nie lubił tego sportu, ale jak... Dobrze, ale kiedy... Ale jakby chcieli zabrać ten sport, to nagle mu się zaczął spodobać. To prawda. Taternik. Prezes nie lubi taternictwa. W każdym razie, ale kiedy była ta Dmowska Andrzejuk w takim razie? Ona była moim zdaniem, i oczywiście możemy sobie poradzić bez Wikipedii, ale moim zdaniem ona była gdzieś od 2020 roku, czyli pamiętasz, była taka rekonstrukcja rządu po wyborach prezydenckich. To ty sprawdź, a ja... Ona była dwa razy w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, bo ona też była w tym dwutygodniowym rządzie. A to jej się należało, słuchaj. Wirtualna Polska... A nie, przepraszam. Od grudnia 2019 roku do 2020... Wszystko pomieszaliśmy. Przepraszamy teraz. Wszystko pomieszaliśmy. To się wytnie. Ten Gliński to później był. Gliński, dobrze. Generalnie
To miał... Potem był Bortniczuk, ale ona była po bańce bezpośrednio i to jest prawda. O, czyli, dobra. Ale wiesz co, ja teraz, dlaczego ona była? Bo ona, ona była, uprawiała szermierkę i to na zawodowym poziomie. Zresztą no, odnosiła duże sukcesy, bo złotem medalistka na Mistrzostwach Świata. Ty ją chwalisz, ja chciałem tutaj o Kasie tak, pogadać. Ale wiesz, na początku, i oni szukali, wiesz, Morawiecki szukał trochę takiego swojego bańki, sportowca. Swojego bańki. No i znalazł ją. Ja słyszałem, że tam Maciej Wąsik gdzieś tam miał swoje tutaj zasługi w tym podszeptywaniu tej kandydatury. Dobra. No i ona została tą ministrą, ale w sumie dość szybko przestała być tą ministrą, bo po roku. Słuchaj. Ale zginąć jej nie dali. Zginąć jej nie dali. Jak ustaliła Wirtualna Polska, dostała robotę w Totalizatorze Sportowym. Przez 2 lata tam teoretycznie pracowała. Nie pojawiła się pracy przez 483 dni. No, ale miała pracę zdalną, telepracę nie miała niestety. Miała 438 615 zł i 80 groszy. To mniej więcej 1000 za ten dzień. No, jesteś trochę małostkowy, bo ty liczysz tylko dni nieobecności. Ona w ciągu tych 2 lat, no tam parę dni przyszła. Mm-hmm. Nie no, okej. To wychodzi jeszcze bardziej w sumie. Mm. Ale... Dni, co przychodziła, to wychodzi duży przelicznik. 438 615, 80 groszy. No wiesz co, ale ona musiała tam, ja uważam, że ona musiała być tam pracować, dlatego że, wiesz, Totalizator Sportowy jest dużym sponsorem sportu w Polsce, prawda? To a prawda. Ona, minister Sasin stworzył takie ciało w mapie, czyli w swoim resorcie, które zajmowało się właśnie tym sponsoringiem w sporcie. No i ponieważ ona się tym zajmowała, ponieważ ona, można powiedzieć, była w tym ciele, no to wiesz, no musiała gdzieś, nie chcę powiedzieć zarabiać, no ale musiała się gdzieś uczyć tej kwestii sponsoringu. Także wiesz, nie czepiałbym się. A zresztą zobacz, no ona dla Polski potem wróciła na to stanowisko, na te 2 tygodnie. Narażała się na uśmiechy, na drwiny. To są sprawy, które uważam, no, kosztują trochę. Słuchaj, małostkowość tej władzy jest niebywała. Antoni Macierewicz pojechał do swojego okręgu. Mówiliśmy, okręg Piotrkowski. Konkretnie do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie w szkole ponadpodstawowej numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki, która ma częściowo profil wojskowy, otworzył rok szkolny. Bardzo proszę, Antoni Macierewicz. 12-milionowa formacja niepodległościowa Solidarność powstała w 1980 roku, w sierpniu, końcu sierpnia 1980 roku. Ona daje wam tradycję, nam wszystkim, tradycję obrony Polski, kształtowania Polski, odzyskiwania polskości. Polskości narodowej, polskości chrześcijańskiej. A te wydarzenia i te tradycje muszą być dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla was, dla uczniów, punktem odniesienia, zrozumienia tego, co właśnie się teraz dzieje. Teraz, tego czasu, którego symbolem z jednej strony jest zbrodnia smoleńska, w której zamordowano całą polską elitę narodową po to, żeby umożliwić sojusz rosyjsko-niemiecki. I drugą, straszliwą, po dzień dzisiejszy realizowane wydarzenie. To zbrodnie wykonywane w próbie zdobycia państwa ukraińskiego po to, żeby móc zaatakować Polskę i zniszczyć Europę. I zobacz, Barbara Nowacka, której matka zginęła w Smoleńsku, jako minister zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. Zwróciła się do łódzkiego kuratora oświaty. No, pan Antoni tak z serca do tej młodzieży, nie? Taka mowa motywacyjna. Tylko młodzież Tomaszowie mu została. Ale widzisz, no ja wiesz, no Antoni Macierewicz chyba chce teraz więcej być z młodzieżą, dlatego że widzisz, jemu grozi wypadnięcie z funkcji wiceprezesa PiS-u. Już jest na marginesie totalnie. No a jednak ci młodzi teraz mają pełnić ważną funkcję w PiS-ie, więc ja uważam, że on próbuje złapać, wiesz, trochę tego klimatu. Takie mam wrażenie. A propos łapania klimatu, jak ty oceniasz... Kończymy już nasz program takim mocnym akcentem. Nową telewizję, która powstała,
na prawicy, drodzy państwo, częściej materiałów już państwo, oczywiście prezesa, no bo prezes jest głównym materiałem tej telewizji, Telewizja w Polsce 24, ufundowana za pieniądze SKOK-ów, senatorze Bierecki, będą się przyglądać, więc wpłaty na PiS, mile widziane, tylko towarzysze broni będą. Albo w ogóle kiedyś odkopią te materiały, które Ziobro jeszcze zebrał na SKOK-i. Ach, będzie się działo. W każdym razie, słuchaj, Michał Adamczyk i prezes Jarosław Kaczyński cieszą się, że oprócz Republiki, która rośnie, będzie też druga telewizja, drugie płuco prawicy. Posłuchajmy. Jak panu się podoba nasze nowe studio w nowej telewizji w Polsce 24? Podoba mi się i podoba mi się, proszę państwa, to, że jest jakaś konkurencja, także tutaj, w tym naszym gronie, bo ja to uważam, że to jest wszystko jedno grono, chociaż no, oczywiście są jakieś tam różnice, ale generalnie rzecz biorąc, to, że są w tej chwili dwie stacje, to jest szansa na to, że ilość ludzi, którzy będą słyszeli prawdę, w telewizji będzie większa. Poza tym są różne wrażliwości, różnego rodzaju poziomy odbioru, poziomy intelektualne i tutaj też trzeba to brać pod uwagę. Sądzę, że państwa stacja tutaj będzie w stanie zaspokoić oczekiwania w tej części naszego społeczeństwa czynnego politycznie i chcącego odrzucić tą władzę, która może no, z nieco większym dystansem odnosi się do tego wszystkiego, co próbujemy jest zaprosić też premiera Donalda Tuska. Zobaczymy, czy przyjmie nas, zaproszenie. Przez nas bardzo popierane, jeżeli chodzi o Republikę, ale też uważamy, że ta konkurencja, ten dzisiejszy dzień dla obozu polskich patriotów to jest bardzo dobry dzień. I Kamil, ja mam taką refleksję, bo że ta telewizja... Motywem przewodnim tej telewizji jest zgoda, wiesz? Bo zobacz, przemocowiec Michał Adamczyk, sąd uznał, że tłukł, maltretował, katował swoją kochankę, występuje razem z prezesem, który nienawidzi przemocowców wobec kobiet. Zobacz, jak to potrafi połączyć. No tak, ale też, widzisz, prezes też, można powiedzieć, sugeruje, że ta jedna telewizja jest dla mniej rozgarniętych, a druga dla tych bardziej. No właśnie, ale która jest prezes tutaj nie powiedział tego. Nie powiedział. Myślę, że on będzie szachował tym, która jest dla idiotów, nie? Jest tak, no ale biorąc pod uwagę oglądalność, no to jednak Sakiewicz tu na razie wygrywa. A ty idziesz małostko właśnie. Ja idę w zgodę, bo zobacz, takim, bo ja zacząłem dopiero, ale mam dla ciebie jeszcze lepszy przykład zgody, słuchaj. W tej telewizji spotkają się. Czy czekaliśmy na ten powrót? Magdalena Ogórek miała jechać do Rzymu, wiesz, tam i profesurę jej co najmniej proponowali, przynajmniej tak ona twierdzi. Nie wiem, może w Akademii NATO. W każdym razie jednak została dla państwa, widzów i czytelników, bo władza w Polsce jest zła i niecna, wróciła Magdalena Ogórek. Ale słuchaj, zobacz, Ogórek o poranku, a Aleksandra Jakubowska w paśmie wieczornym. Aha, no tak, stare SLD. Ale to jeszcze więcej, słuchaj. Była taka sytuacja, drodzy państwo, że Aleksandra Jakubowska, no była działaczka SLD, rzeczniczka rządu Millera. Skazana za korupcję, ale dobrze pamiętam. No właśnie, skazana, miała taki feder, że została skazana za korupcję przy ubezpieczeniu elektrowni Opole. Ona była stamtąd posłanką, 120 tysięcy. Jej mąż też tam coś dostał. Ale to był 2014. W 2018 roku, czyli za rządów PiSu, kiedy już telewizja braci Karnowskich startowała, nie było jeszcze na multipleksie, nie miała takiego rozmachu z przemocowcem Adamczykiem i z panią Magdaleną, no to Jakubowska zaczęła tam prowadzić program. I byli tacy, którzy podliniecni, którzy porównywali Jakubowską, czyli z SLD do PiSu, z Ogórek, kandydatką SLD na prezydenta, która też wylądowała finalnie w telewizji pisowskiej w TVP. I wtedy pani Magdalena się oburzyła. Szanowni państwo, napisała na Twitterku, nie byłam członkiem PZPR ani żadnej innej partii, nigdy nie byłam skazana prawomocnym, tak małostkowa jak ty, ani żadnym innym wyrokiem mąż był. Dlatego proszę, by nie zestawiać mnie z A. Jakubowską. A słuchaj, ale Jakubowska to jest takie stare SLD, to tam nie ma przelewki. Dlatego zgoda, dzisiaj, zobacz, zgoda. Wtedy, w 2018 roku odpisała tak. No jakby się kobieta nie starała, to od czasu do czasu ta słoma całymi pękami z butów wyłazi. Ale apel podzielam, proszę nie zestawiać mnie z M. Ogórek. A jak tam wizyta w pewnym pokoju w hotelu sejmowym jakiś czas temu? Wszystkie graty udało się zabrać.
I teraz zobacz, ogórek o poranku, Jakubowska wieczorem. Zgoda buduje. Mm. To ciekawe w ogóle z tym domem poselskim, bo mieli go remontować, budować nowy. A wiesz, że się wycofali z tego w ogóle. Kamil ucieka od tematu, drodzy państwo, więc ja też ucieknę. Kończymy stan wyjątkowy. Oglądamy telewizję braci Karnowskich i o poranku, i o wieczorem. Zastanawiam się, czy to jest telewizja dla głupszych. Jak mówi Tomasz Sakiewicz o tej nowej telewizji, no każdy ma szansę. No ale że niewielkie, no to trudno. Ja będę wciąż myślał ogórek o poranku, jako Polska wieczorem. I będę się zastanawiał właśnie, kogo prezes zdefiniuje jako telewizję dla... No właśnie. To był stan wyjątkowy. Pan redaktor Kamil Dziubka. Dziękuję. Ja, czyli Andrzej Stankiewicz. Proszę pamiętać, 17 września w Składzie Konstytucyjnym specjalne wydanie stanu wyjątkowego na żywo. Wrócimy ze szczegółami. To był Stan Wyjątkowy. Podcast tworzony przez Onet Audio.